No i lecimy. Ktoś chce jeszcze jakieś pytanie? 76 rok, 20 grudnia, rok dobiega końca. Niedługo święta. Dzisiaj była taka rada pedagogiczna kończąca naukę w szkole przed przerwą świąteczną. Do tego trzeba było omówić kwestię Lisy Daggerfield, jednej z uczennic kończącej szkołę, która dostała się na do finału, ścisłego finału olimpiady historycznej i jest takim złotym dzieckiem waszej szkoły, chociaż jej złotość ma też pewien cień, bo albo jest autystyczna, albo tak się przynajmniej zachowuje. W tamtych czasach jeszcze nie było to jasno określane. Właściwie od niedawna nauczyciele wymieniają się informacjami na jej temat. Jest zamknięta w sobie, siedzi w domu, kuje, albo przynajmniej jest doskonała z wszystkich przedmiotów. Może czy ona może mieć ze mną zajęcia, czy to jest tak, że kobiety uczą WF-u dziewczynek i tak dalej, a mężczyźni chłopców? Nie. Akurat u mnie w szkole tak było z jakiegoś powodu. Dobra. Różne są szkoły, a tutaj ustalmy, że jest pełen luz z tym. Natomiast no, ona nie ma wielkich fizycznych aspiracji, więc wykonuje minimum niezbędne do tego, żeby się utrzymać, a z wszystkich innych przedmiotów jest rewelacyjna. To, co potrafi zrobić na fizyce, już nieraz Odo zastanowiło cię, kurwa, który mamy rok? No nie? Na zasadzie, na ile ona jest pionierska w wymyśleniu. To w ogóle jest, wydaje mi się, bo może być ciekawą rzeczą, z którą się twoja postać może borykać. Połączenie wiedzy z przyszłości z tym, co się dzieje teraz. No tak, ja nawet to zaznaczałem, że tak, też tak. Nie mogę też za bardzo wychodzić przed szereg. Czy możesz nucić swój ulubiony utwór z debiutanckiej płyty The Police? Czy ktoś z kolei by uznał, że o Jezu, jaki zajebisty numer, co to jest? Właśnie to jest to, że paradoks dziadka, tak, że ogólnie muszę starać się nie wychylać z tym, co wiem. Dokładnie. To, co się będzie działo, a może nie wiem wszystkiego, ale jednak jakąś wiedzę posiadam. A szczególnie właśnie wiedzę naukową, co mogłoby popchnąć aktualną naukę bardzo mocno do przodu. Ale teoretycznie mógłbym nawet robić magiczne sztuczki. Absolutnie. A co cię powstrzymuje? No jednak chcesz zrozumieć? Jestem naukowcem i wierzę w pewne zasady, że pewnych rzeczy nie należy robić, bo można, tym bardziej, że sam jakby już byłem ofiarą no, w pewnym sensie złamania pewnych zasad natury, czy też przekroczenia i bardzo negatywne skutki to miało dla mnie, w związku z tym bardzo jednak staram się, żeby już nie powtórzyć tego typu spraw, przynajmniej świadomie, bo wiem, że powodują duże zagrożenie dla mnie, dla świata, dla być może dla moich bliskich. To zostawię cię na chwilkę z taką myślą, że jednak twoim drive'em jest w kwestii twojego mrocznego sekretu wrócić do tego miejsca. Więc musisz balansować pomiędzy wykorzystywaniem wiedzy, a niewykorzystywaniem. Tak, ja nie będę zupełnie się od tego, ale staram się tak to robić, żeby nie rozerwać płótna rzeczywistości, czy też jak to się tak ładnie mówi. No bo już drugi raz słyszę w ciągu kilku minut, że nie chcesz rozerwać albo nie chcesz zaburzyć pewnego naukowego porządku, ale jednak chciałbyś, bo chciałbyś wrócić, a do tego wybrałeś advantage, tą zaletę badacza tajemnic. To znaczy, tak, że czytasz tak. No tylko mówię, że w takim codziennym życiu, będąc w szkole, wśród znajomych ludzi, nie będę tego robił, ale jakby w swoim życiu takim prywatnym, bardziej tajnym, na pewno będę jednak dążył do możliwie znalezienia, zbadania możliwości powrotu do swoich czasów, do swojej rzeczywistości, być może do swojej linii czasowej, ale nie wiemy, jak działają podróże w czasie, więc muszę być ostrożny. To nie wyklucza oczywiście działań. Oczywiście. W grudniu pogoda w Miami
to jakby nie jest to takie Miami stereotypowe. Tam jest krótka zima, ale ona tam miewa temperaturę w granicach 10, 12, 15 stopni Celsjusza, więc wtedy Florydianie ubierają się w cieplejsze rzeczy. Nie muszą się spodziewać śniegów, może czasem deszczu. I chciałbym, żebyśmy rozpoczęli naszą przygodę w takiej sytuacji, że po Radzie Pedagogicznej zamykającej ten semestr zimowy, właściwie jesienno-zimowy, jedziecie we trzech autem ze szkoły, godzina jakaś jest 19, może przed 19. Samochód należy do Jacoba Rizalta i to ty go prowadzisz, a dlatego jedziecie we trzech, bo czasem się zgadujecie wcześniej albo z innymi nauczycielami w takich sytuacjach, że jako, że mieszkacie dosyć blisko siebie, że można odwieźć się do domu czy coś takiego. To może jest mało amerykańskie, ale dzięki temu jesteśmy wszyscy we trzech w jednym aucie. Tak może być? Zatem droga ma być taka, że jedziemy najpierw do mieszkania Bruce'a Howarda, później odwozisz Odo Ferlorena, a na końcu odwozisz sam siebie Jacobie. Dobra. Jaki, myślisz, mógłbyś mieć samochód? Jakiś bardzo fancy rzecz, czy taki zwykły miejski? Może używany, trochę wyświechtany Cadillac z taką zaciągniętą beżoną, czerwony, właśnie nie taki jakiś nowy, zadbany, tylko taki troszkę zdezelowany, w sensie, że nie jest to pierwszej świeżości samochód. A ty w ten sposób ukrywasz swoje zarobki, czy rzeczywiście nie jesteś jakiś mega bogaty? Bo taki fixer to mógłby mieć całkiem sporo kapusty pochowanej gdzieś po kątach. Nie, mi się wydaje, że ja nie chcę się wychylać, że dlatego jestem dobrym fixerem, dlatego że nikt się nie domyśla, że jestem fixerem. Bo z jednej strony jestem tym psychologiem, który ma bardzo dobre noty, jakieś takie społeczne, ma taki społeczno-ekonomiczny, taki bezpieczny, ten, natomiast z drugiej strony, no w momencie, w którym bym tam jeździł, załatwiał, ogarniał, to mi tak dobrze. To znaczy ja te pieniądze sobie tam gdzieś chomikuję na lepsze czasy, bo też jestem wychowany w taki sposób, że mój ojciec zaczynał z niczym. Bardzo dużo włożył pracy w to swoje biuro rachunkowe, w którym tam uzyskał jakieś pieniądze. No i ja mam taki drive, że muszę odkładać te pieniądze, że muszę je gromadzić w jakiś sposób i że może potem pojadę sobie na wakacje, takie już emeryturę i że na razie wydaje, gdyby nie, robię sobie kapitał, żeby go później wykorzystać. Okej. Okay. Coś jest w twoim mieszkaniu, Bruce. Czekaj, już dojechaliśmy? Ja myślałem, że jeszcze jedziemy. Jeżeli chcecie jeszcze sobie pojechać i pogadać chwilkę, to śmiało zapraszam. Chciałem wskoczyć w środek akcji, ale proszę. Aha, dobra. Dobra, no to sobie jedziemy. Ja narzekam na to, że znowu dostałem opieprz od dyrektora, reprymendę, że kazałem dzieciakom biegać po tym zimnie na WF-ie i szczególnie ta Daggerfield, że muszę uważać na nią. Przecież nic im się nie stanie, jak sobie trochę pobiegają. Jest tylko ile? 10 stopni wczoraj było. No i nie są wszyscy z cukru. No, trochę padał deszcz, trochę był wiatr, ale no przecież muszą się trochę dzieciaki ruszać inaczej. W ogóle mózgi im wyparują od samego myślenia. Nie wiem, Odo, co ty o tym myślisz? Ty w sumie bardziej mózgiem pracujesz niż mięśniami, ale chyba w zdrowym ciele zdrowy duch, chyba się z tym zgodzisz, co? No, dziewczyna jest rzeczywiście bardzo zdolna, ale trochę ruchu też jej nie zaszkodzi. No, wszystko trzeba zbalansować. No dobra, a weź mi powiedz, Odo, jeszcze jak, bo to jest twój pierwszy semestr. No, jak się odnajdujesz, jak się czujesz tutaj u nas? No, w szkole, czy to pasuje ta taka przystań, czy nie? Czy wiesz, no nie przypominam sobie ze swojego wcześniejszego doświadczenia pracy w szkole, więc jest to dla mnie bardzo nowa rzecz, ale myślę, że całkiem dobrze się tu odnajduję. Bliskość kumpli, takich jak wy, a fajny klimat, sympatyczni ludzie, kontakt z młodzieżą, to jest coś, co daje mi odpocząć od mojej przeszłości. Właśnie, może jak teraz mamy
przerwę świąteczną, to ustawimy się na jakiegoś browara. Będziesz miał w końcu okazję nam opowiedzieć o tej swojej tajemniczej przeszłości, bo strasznie mnie to gryzie. Ja tak nie jestem zbyt chętny do opowiadania, tak troszkę wyskoczyłem przed szereg, ale no, myślę, że tak, no, za jakiś czas, chłopaki, dam wam znać, odezwę się. Ale panu moglibyśmy też gdzieś zabalować, bo ja mam takie poczucie, że mamy strasznie dużo pracy zrobione i że już po prostu pozamkaliśmy tematy na pół roku, już jest wszystko tam dopięte, zaraz jest przerwa świąteczna. W związku z tym moglibyśmy się tam gdzieś umówić, żeby spuścić z tonu troszeczkę i wiecie, i sobie się zabawić, jak chcecie, to wiecie. Może jakieś dobre browarki skombinuję albo coś jeszcze. No, pomyślę. Czy ty masz żonę, czy nie, Jakub? Ja nie, ja jestem sam. A, okej, okay, dobra. Czyli trzech singli. Spoko. No właśnie chciałem spytać, czy chcesz tak po prostu w trójkę się spotkać, czy może jeszcze kogoś ze szkoły chciałbyś zaprosić? Znaczy, wiecie, no, ja to nie lubię tam tłumów na imprezach, no, w sensie takim, że oczywiście możemy sobie wyskoczyć do jakiegoś klubu, ale bardziej mnie tam, wiecie, ja uwielbiam rozmawiać, ja uwielbiam tworzyć te relacje, ja uwielbiam dowiadywać się czegoś nowego i mi dobrze, wiecie, taki reset, taka wentylacja po prostu emocjonalna, to jest w jakimś takim zaufanym gronie. Ja tam wcale nie lubię, że tak powiem, wiecie, żeby tutaj były fajerwerki, dyskoteka, cokolwiek, tylko ja tak lubię sobie przychillować, posłuchać muzyki, pogadać, jak to jest. No i też, mamy ten plus, że jeżeli chodzi o pracę, to mamy tutaj tajemnicę rady pedagogicznej, więc jak się spotkamy w takiej ekipie, to możemy powiedzieć, co tam nam leży na wątrobie w tej robocie. Super. A masz jakieś specjalne miejsce, do którego chciałbyś nas zabrać, czy po prostu spotkamy się u ciebie? Wiecie co, mnie zastanawia taka rzecz, nie wiem właśnie, czy gdzieś możemy zacząć od jakiegoś pubu. Nie wiem, czy jest jakiś ulubiony mój pub, tak się zastanawiam, ale może byśmy poszli, jest ocean, ostatnie jak gdyby jakieś do ogarnięcia dni, to może gdzieś z jakimś widokiem. No jest taki fajny na plaży pub, który teraz się tam troszeczkę zamyka, jeżeli chodzi o przestrzeń, on normalnie jest w większości na wolnym powietrzu, ale teraz tam jakieś osłony dają, nazywa się Malibu, a więc moglibyśmy do niego skoczyć na jakiś browar albo coś, jakbyście mieli ochotę się zabawić bardziej, to też tam możemy pomyśleć. Spoko, jestem za. Patrzę na zegarek. Mhm. Które jest? 18.52. 18.52, to o 9? Ale to dzisiaj jedziemy, panowie, czy na jutro się umawiamy? Czy już dzisiaj? Jakie dzień? Piątek. To dzisiaj. No, tak? Wiadomo, że dzisiaj, no pewnie, w piątek. No dobra, to dla mnie pasuje. Dobra. Zawsze to coś nowego. Okej, okay, dobra. I równolegle do promenady oceanicznej, tej takiej atlantyckiej, jest uliczka z takimi budynkami, nie domami jednorodzinnymi, ale takimi bliźniakami. Parter i piętro, kwadratowe, niespecjalnie wysublimowane architektonicznie. W jednym z części takiego bliźniaka mieszkasz ty, Bruce Howard, i pali się światło na górnym piętrze w sypialni. Jako że wyruszałeś o poranku do szkoły, to nawet niekoniecznie musiałbyś zapalać światło. Mhm. O cholera, widzicie to? Ktoś chyba jest u mnie w mieszkaniu. Albo nie zgasiłem. Nie wiem, nie pamiętam. Wiesz, jak to bywa. I'm not a morning person. Chodź, pójdziemy wszyscy razem, sprawdzimy. No, szczególnie, że tu wiecie, różne rzeczy się dzieje po zmroku, a więc może dobrze pójść we trójkę, no. No spoko, co wy. Przecież kto na mnie wyskoczy? A, dam sobie radę. W tych czasach, w tym miejscu. Lepiej nie ryzykować. No dobra.
No to kiedy jesteście, samochód wasz jest, nie wiem, może ze 100 metrów od tego, od adresu, to słyszycie gwizd i no, mów. Ja bym chciał tylko dodać, że mijamy tego Shelby 1966, który stoi na podjeździe, czerwone z białymi paskami, moje, ale niestety ma tylko dwa miejsca, więc dlatego nim nie jeździmy. Ale to jeszcze zanim będziemy mijać twojego Shelby, to z twojego podjazdu po tym gwiździe słychać najpierw silnik, a potem wyjeżdża skuter. A to... I jednocześnie światło na piętrze gaśnie. Nie znasz tego skutera. Wiesz, że ani ty, ani... Znaczy, wiesz, że ty nie masz takiego skutera, ale ten sąsiad ze ścianą w bliźniaku też takiego nie ma. Zresztą wyjeżdża z twojego podjazdu. A czy ja rozpoznaję ten, jak gdyby, czy to jest ktoś... Bo rozumiem, że my mieszkamy niedaleko szkoły, jesteśmy w tej dzielnicy i czy jak gdyby coś mi to mówi. Mieszkacie jest... od szkoły, mniej więcej, od wszystkich punktów, czyli szkoła i każdego z was, to jest tam kwestia 10-15 minut samochodem albo jakimś tam motorem, ale no, to jest jeden z jeżdżących po Miami skuterów. A czy to jest taki podjazd, że tam faktycznie każdy może sobie wjechać, czy to nie. Jest... Nie, to jest zamknięty, wiesz, brama gwiazdowa. To jest taki malutki... To jest skuter? Nie mam pojęcia. Próbuję... Malutki placyk pod domem samym. Nie ma w tym domu, mu nie ma zakrytego garażu, tylko jest jakby takie miejsce garażowe, miejsce parkingowe. I tam stoi twój Shelby, ale właśnie z tego miejsca, gdzie stoi twój Shelby... wyjechał przez, wydawało ci się, zamkniętą bramę. Ej, to może jednak... Zgadz po światu. Dobra, to ja tak jeszcze hej, i kiwam do tego gościa. Cześć, zatrzymaj się. On pełna prędkość w drugą stronę. A ma... To jest facet, nie ma kasku, ma kaptur od bluzy jakiejś, na bluzę ma jeansową kurtkę nałożoną. I śmignął. No, od pleców wygląda na po prostu dorosłego faceta. Ani grubego, ani chudego, ani małego. Taki zwykły typ. Dobra. Kurde, zawsze w takich sytuacjach przypomina... Słuchajcie, bo my jesteśmy w aucie. Czy ciśniemy za tym kolesiem, próbujemy wyjaśnić sprawę, czy sprawdzamy, czy cię nie skroił nic z mieszkania? Ktoś z was zdążył zapamiętać, nie wiem, część rejestracji, bo ja tutaj nie ogarnąłem. Nie, mam szybko decyzję, czy próbujemy cisnąć i go znajdziemy. Dlaczego? A propos decyzji, najpierw był gwizd, potem jednocześnie zgasło światło i wyjechał skuter. Aha, czyli to, myślałem, że to było po sobie. To wiecie co, chodźmy, co tam się dzieje. No. A ktoś jest jeszcze w środku. Masz jakiegoś baseballa w bagażniku? Bejsbola akurat nie mam, ale zazwyczaj mam gaz ze sobą i jakiś nożyk taki otwierany z ręki, bo możemy to załatwić, a to robię po cichu. Ale Zera, może lepiej po prostu wezwać policję. Co ty, policja? Nie, poradzimy sobie. Ja odpinam klucze od przodu i daję wam klucze z przodu, a sam biegnę od tyłu wejść. To weź klucz ten do kół z bagażnika i otwieram bagażnik. Dobra. I staramy się to robić szybko i daję wam klucze od drzwi wejściowych, a sam biegnę, bo mieszkam na parterze, tak? Czy to jest jednopoziomowe? Nie, ty masz parter i piętro. A? To jest jakby kwadrat, w sensie sześcian budynek i ma dwa wejścia do dwóch mieszkań od dwóch stron. Ale jest właśnie tył, można pobiec tam. No to ja biegnę od tyłu. Z kluczem. A ja cisnę i tam, że tak powiem, wołam Odo, żeby poleciał za mną. No to co robi Odo? Ja nie jestem jakoś szczególnie skory do bójki. To nie jest mój sposób rozwiązywania problemów, ale skoro kumple już tak się zapalili, więc idę powoli, rozglądając się, patrząc, czy ktoś nie ucieka z mieszkania, znaczy z domu. No, poza tamtym skuterowcem nie. Szczególnie rozglądam się, tak? Przyglądam się całej sytuacji. Widzicie, wy dwaj, Jacob i Odo, że brama jest najprawdopodobniej wyłamany zamek. To jest taka zasuwana brama i widać, że ona jest już na pierwszy rzut oka taka wykrzywiona,
i otwarta w 3/4. Widać wspaniały wóz Shelby, waszego kumpla ze szkoły, oraz uchylone drzwi wejściowe. To ja wyciągam ten nóż, który mam, wkładam go do kieszeni tak, żeby mieć go w ręce cały czas, jeszcze nie otwarty. Natomiast no, z takim przyspieszonym tętnem, że tak powiem, powoli podchodzę do tych drzwi i rozglądam się najpierw w jedną i drugą stronę. Otwieram nogą te drzwi, trochę odchodzę do tyłu, które są otwarte i próbuję zapalić jakoś światło, jak tam się nic nie dzieje. Podchodząc do drzwi, jesteś świadom, że u sąsiadów ktoś jest. Leci stamtąd głośna popowa muzyka. No i w tym przyspieszonym tętnie, o którym wspomniałeś, to jest taki odrobinkę niepokojący dźwięk gdzieś zza ściany. Może dzięki temu, przez to, że tam jest głośno, nie słyszeli czegoś, ale drzwi wejściowe są wyważone. Widać strzępy rozerwane i futryny w miejscu, gdzie zamek był przekręcony. Odo, ja podążasz za Jacobem, czy nie? Najpierw chciałbym się przyjrzeć samej bramie. Czy ona została wyłamana od środka, od zewnątrz, czy są jakieś konkretne ślady związane z tym włamaniem? Czy... No to wydaje mi się, że możemy sobie użyć naszej mechaniki i rzuć proszę na ruch, który nazywa się Pyrybyrym. Observe a situation. Dodajesz do rzutu dwóch kości percepcję. Czyli to jest 17 plus percepcja... 1 chyba u ciebie. 1, tak, 18. To wspaniale. To masz tą kartkę z ruchami przed oczyma. Możesz... otworzyć. To twój wynik pozwala ci na zadanie dwóch pytań, które masz tam na liście. Przeczytaj sobie te pytania, wybierz sobie jedno, a potem drugie, a ja tymczasem razem z Bruce'em udamy się na tył twojej posesji. Każdy z tych sześciennych budynków jest otoczony płotem, rozdzielony też wewnątrz płotem pomiędzy tymi dwoma mieszkaniami, więc ty biegnąc od tyłu wiesz, że tam z tyłu masz niewielki ogródek, drzewa takie egzotyczne, ciepłe, które są troszeczkę, ocieniają ogród od słońca, i bramka tylna. I kiedy jesteś w połowie, powiedzmy, tej drogi, to słyszysz dźwięk zamykanych drzwi balkonu, takich trzaśniętych. Ty masz jakby na piętrze z tyłu tego budynku balkon. I no, jest to na tyle charakterystyczny dźwięk, tyle razy go słyszałeś, nie wiem, jak miałeś przeciąg, albo po prostu jak za mocno zamknąłeś drzwi, że jesteś pewien, że ktoś właśnie zamknął drzwi, albo przeciąg to zrobił. Dobra, a gdzie są gdzie jest tylne wejście? W sensie tylne drzwi? Jesteś jeszcze tak jakby na wysokości bocznej ściany tego budynku, musisz dobiec, otoczyć tak jakby te drzewa rosnące i tam jest bramka. Ale i kiedy jesteś tam za zakrętem, to widzisz cień kogoś zeskakujący z tego balkonu i biegnący w stronę bramki. Dobra, no to staram się dogonić tą osobę i skoczyć na nią, rzucić się i przewrócić tą osobę. Ty dobiegniesz do bramki w momencie, kiedy ona przebiegnie z tej bramki, więc musimy też sobie sprawdzić, na ile uda ci się ją dogonić. A, czyli to ta osoba już będzie po drugiej stronie tego płotu, tak? Tak, tak. W momencie, kiedy ty dobiegniesz do bramki, to ona też na pewno będzie po drugiej stronie bramki, więc będziecie po prostu się gonić. Dobra, to krzyczę, hej, hej, zatrzymaj się! Co tutaj robisz? Nie ma reakcji? Nie ma, absolutnie, spierdalania. Dobra, no to przeskakuję ten płot i chcę tą osobę zatrzymać już za płotem, rzucając się na nią i przewracając. Ale on jeszcze zadam pytanie, on do tylnej bramki biegnie, nie do tej z przodu. Tak, 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 tak. On do tylnej bramki biegnie. Poproszę cię o rzut na działaj pod presją, czyli act under pressure. Dodajesz do tego swoje coolness. Jako, że masz advantage sportowiec, to do wszystkich biegających testów masz dodać 1, więc masz całkiem niezłą sytuację wyjściową. Tak, więc dodaję w sumie 4. Rzuciłem 13, więc 17. Znaczy 17. Udaje ci się zrobić to, co zaplanowałeś. Więc
Wybiegasz za róg, w sensie za, no tak, no za zakręt płotu. Masz trzy kroki od siebie tą bramkę. Ona właśnie jest otwierana i wybiega typ. Widzisz, że jest zaparkowany samochód, sportowy, niewielki wóz. I ten chłopak, bo widzisz, że to jest chłopak, biegnie do tego wozu, ale ty jesteś absolutnie szybszy, więc powiedz mi, co chciałbyś zrobić z tym człowiekiem? No to przewracam go, także lądujemy w ten sposób, twarzą do ziemi i od razu go obracam tak, że leżał na plecach, trzymam, łapię za ubranie i krzyczę do niego, co tutaj robiłeś, kim ty jesteś, co tutaj kurwa kradniesz, złodzieju. Kiedy go obracasz, to patrzy na ciebie twój ulubiony uczeń, Jeremy Perry, który ma z wykrzywioną złością twarz, a jako, że jest fajnym typem, z którym masz dobry kontakt, to taki wyraz złości jest mu zupełnie obcy. I więc kiedy ty otwierasz usta, żeby do niego mówić, on tak samo. Czujesz, że cały jest spięty, łapie cię za kurtkę, w sensie przygotowuje się do siłowania. Ty go dogoniłeś, ale jeżeli będziesz chciał zrobić coś więcej, trzeba będzie to znowu przetestować. I mówi, zostaw mnie! Trochę słabne, w sensie ten słabnie mi ten ucisk. Tak, Jeremy, co ty tutaj robiłeś? Przecież to dzisiaj nie było zajęć, ale co tutaj robisz? W ogóle... Uderzy. Się. On leżąc pod tobą jakby wyprowadza cios z pięści. No próbuję uniknąć tego ciosu. Staram się uchylić. Na to też jest rzut avoid harm. Dodajesz do tego refleks. Rzuć proszę. 15, 17 powyżej, znowu. Powyżej 15 wystarczy. Unikasz tego ciosu. Masz go cały czas w kontroli, siedzisz na nim. Dobra. I na chwilkę zostawmy tę sytuację, bo rozumiem, że ty, Jacob... Jeszcze chcę krzyknąć, hej, hej! Coś tam do nich, że tutaj! To jeszcze tego krzyku nie słychać. Za chwilkę wam powiem, kiedy usłyszycie krzyk Bruce'a. Jacob, zapalasz w środku światło, bo tak deklarowałeś. Tak jest. Przedpokój, nie wiem, możliwe, że znasz z widzenia, nie wiem, czy bywałeś u Bruce'a, czy też nie. Puste mieszkanie, takie sprawia to wrażenie. W sensie takiej no, nieobecności czyjejś. A czy nadal mam takie wrażenie, że ktoś tam, bo nie do końca zrozumiałem, czy byłem zaniepokojony tym, że ktoś u sąsiadów jest muzyka, czy tym, że czułem, że ktoś jest w mieszkaniu. No, trudno stwierdzić, które z tych dwóch. No, wiesz, no jak dojeżdżaliście, to ewidentnie po tym, co powiedział Bruce, wynika, że tam nikogo nie powinno być, więc chyba ktoś się włamał. I ta głośna muzyka... Ale że ktoś tam może być, czy w sensie tym, że ktoś jest blisko, czy jakimś... W tym momencie słyszysz trzaśnięcie drzwi na piętrze. Jesteś w podłużnym przedpokoju, na końcu którego jest dosyć duży salon połączony z kuchnią. Z prawej strony są za zawinięciem schody prowadzące na górę do sypialni, łazienki i pokoju jeszcze jednego. Tam u góry usłyszałeś trzaśnięcie. Chcisz. Dobra, to delikatnie ostrożnie próbuję wejść do tego mieszkania. Natomiast z taką dozą ostrożności próbuję podejść do takiej części, żeby zobaczyć, jak gdyby wychylić się do tych schodów jak najbardziej, czy nikogo nie ma na tych schodach, ale też próbuję nie zwlekać, to znaczy ostrożnie, aczkolwiek pressinguję, żeby tam jak najszybciej dotrzeć do tego źródła hałasu. Odo, jakie pytanie chciałbyś zadać? Myślę, że tak. Co jest aktualnie przede mną schowane? What's being hidden from me? To poczekaj, bo drugie pytanie zadasz, jak dostaniesz tą odpowiedź. Oczywiście też to nie musi być zamknięta lista. Jeżeli przyjdzie ci pytanie inne niż tutaj zawarte, to takie możliwe, że będzie to dobre pytanie. Nic nie jest tu ukryte. To jest prostacka sprawa. Zaparli się, może jednemu facetowi starczyło siły, albo może właśnie miał pomocnika, podnosząc tą bramę, wyrwali ją z szyn
i odciągnęli, oparli o chodnik, dlatego jest taka wykrzywiona. Po prostu wyjęli ją z zawiasów, albo właściwie nie wyjęli, tylko wyłamali, bo tam są takie blokujące zaczepy. Następnie jeden z nich wjechał skuterem tu, najprawdopodobniej, żeby nie było widać skutera zaparkowanego przed posesją, bo mogłoby zwracać uwagę. I jeden był stał na czujce, zobaczył, że nadjeżdżacie i gwizdem zaalarmował drugiego. To jest, wszystko jest tutaj jasne. Mhm. A w takim razie drugie pytanie będzie, co aktualnie powoduje największe zagrożenie? Tutaj wchodzą komunikaty dźwiękowe, że tak powiem. Jesteś absolutnie świadom, że ten na skuterze pojechał w pizdu. Nie zatrzymywał się, nie zawraca. Słyszałeś, wiesz, takie odległe echo niknącego silnika skutera. Natomiast słyszysz trzaśnięcie drzwi balkonowych na tyłach i jeśli jest jakiekolwiek zagrożenie, to jest na tyłach tego domostwa. Jacob wszedł od przodu, a Bruce biegł drugą stroną płotu, tam na tył. Więc jak możliwe, że Jacob, tam jest zagrożenie. Mhm. Uważaj, ktoś jest z tyłu domu. To ja w takim razie... Dobra, wracamy na chwilkę do Bruce'a. W tym momencie powrotu słyszycie obaj, i Odo, i Jacob, jego krzyk. Hej, tutaj! Dobra, to ja od... W takim razie, jak wcześniej byliśmy twarzą w twarz, tak teraz staram się go obrócić znowu twarzą do ziemi i wziąć mu tak ramię z tyłu i trzymać i go tak, w sensie, wiesz, obezwładnić w ten sposób i nie wiem, czy to mi się udaje od razu, czy mam rzucać na to? Wiesz co, te rzuty teraz wyszły ci tak dobrze, że tutaj już nie będę cię prosił o rzut. Po prostu udaje ci się go przekręcić, on jest młodszy, więc słabszy, chociaż niesamowicie wysportowany. Ale w momencie, kiedy go przekręcasz, tylko, tylko zapytam, czy on jest z jakiejś właśnie dobrej rodziny, czy ma, czy z jakiejś takiej patologicznej, czy... Nie, nie, jest z przeciętnej rodziny, natomiast ta wasza szkoła jest w dosyć zamożnej dzielnicy, więc przeciętna rodzina, która ma dziecko w tej szkole, to musi mieć jakieś tam pieniądze. Inaczej, on z biedy tego tutaj włamu nie robił wielkiego. Ja mu tak trochę dociskam twarz do tej ziemi, do tej trawy, tak żeby nie mógł za bardzo mu nic mówić i powoli mówię, masz 30 sekund, żeby wytłumaczyć mi, co robiłeś w moim domu. W innym wypadku wzywam najpierw policję, później twoich rodziców. Powiem, wszystko powiem, powiem, niech pan nie woła, nie woła. Rano to luzuje ten uścisk. W nim jest coś, czego nie udaje ci się na treningach od niego wymóc. Determinacja. O ile jest utalentowany technicznie i wszystko w baseballu robi tak, jak trzeba, to nie dociska śruby, wiesz, kiedy trzeba zawalczyć. Teraz to robi. Ciekawa rzecz. Może się czegoś nauczysz o byciu trenerem w tej sytuacji. O, teraz czujesz, jak to schodzi z niego. Jak on wiotczeje, widocznie się, nie wiem, przyznał do porażki przed samym sobą, ale wiotczeje. Jacob cicho, bo obite są schody takim miękką wykładziną, wspinasz się na górę, jak rozumiem, za tamtym dźwiękiem. W momencie, w którym Odo mi powiedział, że ktoś jest z tyłu, ja usłyszałem chłopaki tutaj, to jak gdyby momentalnie wracam się z powrotem. Chyba, że jest krótsza droga i wiem o niej bezpośrednio na tył, to już tak ją cisnę do Bruce'a. Jest absolutnie krótsza, bo można przez salon wyjść na ogród i z ogrodu być, tam już być wtedy na tyłach. No to ja cisnę, bo nie wiem, jaka jest sytuacja, w związku z tym jak najszybciej. Wbiegasz na ogród i widzisz otwartą bramkę. Za bramką widzisz leżące nogi czyjeś i po chwili dobiegając widzisz, że siedzi, pół leży na tym ciele Bruce i opanował już właściwie sytuację. A czy rozpoznaje tego ucznia od razu, czy... Nie, nie, od razu nie. I tam się pytam się, czy w porządku, Bruce, tam wszystko ogarnięte? Tak, tak, zobacz. Zobacz, Jacob, kogo tutaj złowiłem. Jak on miał? Jeremy? Jeremy Perry. Tak, Jeremy Perry. Próbował, no, ty znasz też tego typa.
Dobrze, ale tam sobie zapytać. A ja mówię, o, witaj Jeremy, dobry wieczór. Bardzo dobrze, że ze mną jednak weszliście, bo przynajmniej mam świadków. No, wszyscy jesteśmy ciekawi Jeremy. Może nawet powoli z nim wstaje, no, cały czas go trzymają. To poczekajcie, tylko zobaczmy jeszcze, co robi Odo, bo Odo... czy ty dołączasz do nich, czy zostajesz tam na tym podjeździe? Ja nie, ja dołączę, znaczy rozumiem, że mogę przez dom przejść, żeby do nich... Możesz przejść przez dom, możesz przejść jakby wewnętrzną częścią posesji, tak jakby w łóżku. To ja idę na okrągło, dalej szukając ewentualnie jakichś śladów, czy też wskazówek, które mogłyby mi pomóc rozgryźć tą sytuację. Coś czuję, że coś tutaj się dziwnego dzieje. Swędzi ci cała klatka piersiała. Może to wilgoć w tym pomieszczeniu, wieczór się zbliża, chłód, ale czujesz tam taki... Podrapałbyś się najchętniej. To jest jedyna rzecz, której nie możesz rozgryźć, bo ten cały tutaj skok, czy co to było, włam, prostacki i dziecinny. Słyszysz spokojniejsze głosy i Bruce'a, i Jacoba poza bramką jeszcze, kiedy wychodzisz za winkiel samego budynku. Podchodzę do Bruce'a i do Jacoba. Mhm. Myślę, że rozpoznaję jednego ze swoich uczniów. Jestem troszkę zdziwiony. Pytam, właściwie tak rzucam do wszystkich, co tu się stało? No więc, ty, jak rozumiem, Bruce, próbowałeś podnieść się razem z nim, tak? Tak, no tak trzymając mu tą rękę na plecach, tak powoli, że no, żebyśmy już nie byli w takiej pozycji, ale żeby dalej był jakby obezwładniony i żebym w każdej chwili mógł mu tą rękę tak docisnąć. Mhm. No to czujesz, że w trakcie, jak wstawaliście, próbował znaleźć moment na wyrwanie się. Ale jako, że jesteś zabezpieczony, to on to zrozumiał i tylko spuszcza głowę i wstaje. Jesteś... A czy ma jakąś torbę albo plecak ze sobą? Nie, nic nie ma. Jest w bluzie sportowej z emblematem waszej szkoły, numer tej szkoły i nazwa drużyny baseballowej, która w tej szkole trenuje. Spodnie dresowe jakby i sportowe obuwie. Dobra, no to ja właściwie już powiedziałem, że czekam, aż się wytłumaczy i nic więcej nie mówię. Wziąłem po pierścień. Pierścień? Dopiero po chwili wiesz, Jacob, z czym ci się skojarzyło to słowo pierścień. Ale zaraz do tego wrócimy. Jedyny pierścień, jaki mógłbyś mieć w domu, a on go by chciał, to pierścień, który dostałeś w momencie angażu przez Marlinsów. Twoja największa pamiątka kariery sportowej, którą możliwe, że kiedyś mu pokazałeś, czasami miewasz na treningach jako element motywacji. Zobaczcie, gdzie możecie skończyć. To jest śliczna, jubilerska robota, duży taki sygnet złoty z bardzo maleńkimi kamieniami szlachetnymi wokół marlina, takiej ryby z zębem wystającym z głowy, który jest godłem drużyny. I w momencie, kiedy on wypowiada, że przyszedł po ten pierścień, to jebnąłbyś mu. To jest... dociskam mu tam bardziej, żeby... Tak na granicy, wiesz, wyłamania tego barku i na cholerę ci mój pierścień. Retrospekcja. X czasu wcześniej. Gabinet psychologiczny puka do drzwi w godzinach twoich, jakby twojej przerwy, Jacob. Ktoś puka do drzwi. Proszę... Otwierają się drzwi. Przepraszam, mógłbym zająć chwilę, bo nie mogę w trakcie pańskich godzin urzędowych, bo mam wtedy trening. I rozumiem, że przychodzi Jeremy Perry, tak? Tak, tak, tak. Patrzysz z nadbiórka na drzwi i widzisz go w stroju szkolnym. Jasne, nie ma problemu. Zamknij drzwi za sobą.
zamyka drzwi. To jest bardzo poprawny uczeń. Rzeczywiście najprawdopodobniej kariera sportowa jest mu pisana. Chwalony jest cały czas przez Bruce'a. Najlepszy zawodnik drużyny. Zdarzyło ci się rozmawiać z nim z rok temu, w momencie, kiedy w rozgrywkach takich regionalnych został wybrany najlepszym graczem ligi kilka miesięcy z rzędu, więc stwierdziłeś, że chciałbyś sprawdzić, jak ewentualnie on trawi sukces. Bo niewątpliwie tak to wygląda. Jeżeli tak dalej pójdzie, to w przyszłym roku, kiedy będzie kończył szkołę, to zgłoszą się po niego koledże ze stypendiami. Są dość duże pieniądze, żeby kupić jego karierę sportową. I on doskonale sobie radził z sukcesem. Fajny chłopak, cieszący się, że mu idzie, świetnie się wyrażający o szkole, o nauce, o tym, że ma dosyć luz z tym, czy będzie tym sportowcem, czy nie, albo po prostu kocha baseball, więc jedzie z koksem. Ale teraz jest zatrwożony. No, powiedz, co cię do mnie sprowadza? Czym ci mogę pomóc? Zastanawiam się, czy to już jest dobry czas, żeby podejmować decyzje dotyczące przyszłości. Wiem, że został mi jeszcze prawie półtora roku na nauki, ale... Wydaje mi się, że trener Howard za mocno śrubuje i nie wiem, czy jestem w stanie sprostać. Mhm. Ale powiedz mi, rozumiem, że trener Howard dużo cię wymaga, natomiast jak ty czujesz, w sensie takim, czy masz dalej potrzebę inwestowania w ten sport, czy na razie chciałbyś się zająć czymś innym, czy chciałbyś przerwy, odpoczynku? Jak to wygląda? Czy to jest kwestia trenera, czy to jest kwestia po prostu też tego, że coś się zmieniło w tym twoim podejściu do baseballu? Nie, w podejściu do baseballa nic się nie zmieniło. Ja chcę grać i lubię grać, tylko nie wiem, czy ja potrzebuję grać profesjonalnie. Trener wczoraj przyniósł pierścień Marlinsów, który dostał, kiedy został zakontraktowany, i ten pierścień, to piękny pierścień jest. To jest bardzo ważna rzecz i to jest duża odpowiedzialność, żeby być dobrym sportowcem, bo to trzeba poświęcić temu wszystko, a to jest złote i ma takie kamienie, pewnie bardzo drogie, i to jest taki ciężar, to jest taki cel, on jest kurwa coś rozbity, ten chłopak. Nawet zastanawiasz się, czy przypadkiem nie jest pod wpływem narkotyków, jest spocony. No ale powiedz mi, czy to tylko kwestia jak gdyby tego treningu, czy dzisiaj się coś wydarzyło? Nie wiem, po prostu mam takie wątpliwości, czy jeśli ja bym nie dał rady być tym sportowcem profesjonalnym, to może nie powinienem to w to angażować w ogóle, tylko się skupić na nauce. A mówiłeś o tym trenerowi, czy na razie może chciałbyś, żebym pomógł ci jakoś z nim porozmawiać? Nie chciałem o tym mówić trenerowi, bo trener jest super i bardzo mnie lubi i byłby bardzo rozczarowany, gdybym mu to powiedział, więc wolałem najpierw z panem pogadać, bo on mógłby przecież wtedy schować wszystko, w sensie nie prowadzić mnie dalej w takim kierunku, który jest dla mnie dobry. No rozumiem, natomiast powiedz mi, w jaki sposób chciałbyś, żebyśmy rozwiązali tą kwestię? Czy chciałbyś, żebym porozmawiał, żeby odpuścił trochę, czy żebym porozmawiał, żebyśmy porozmawiali razem w jakiś sposób, żebym go przygotował na rozmowę z tobą? W jaki sposób chciałbyś, że tak powiem, to rozwiązać? Bo widzę, że ten pierścień jak gdyby ci bardzo tutaj jest dla ciebie ważnym takim symbolem tego, że sukcesu. Natomiast powiedz mi, w jaki sposób chciałbyś, żebym ci pomógł? Czy chciałbyś o tym po prostu porozmawiać, czy chciałbyś, żebym... Nie, właściwie już mi pan pomógł. Tak? No bo... A może jednak zagadać do trenera, żeby nie jak gdyby... też dał ci przestrzeń na to, żeby trochę odpuścił, żeby dał ci trochę... Daje przestrzeń. Coś musiało mi się poprzestawiać, no bo jak wypowiedziałem to wszystko na głos, to przecież to jest bzdura jakaś, co ja wygaduję. On mi nic nie każe robić, tylko może się czegoś przestraszyłem. Pojutrze mamy ważny mecz i wiem, że muszę rzucić dużo piłek. Coś bez sensu. Nie powinienem przychodzić chyba. Ale z drugiej strony dziękuję, bo wygadałem się i od razu jest mi lepiej. Cieszę się, że mogłem pomóc, natomiast jest to gdzieś zostaje w środku zafrasowane tą sytuacją. Co się zmieniło? Dlaczego tak nagle? On chce wychodzić wręcz.
jest za, wiesz, puścił pąsa, jest czerwony na twarzy, próbuje unikać wzroku i no to ja będę szedł w takim razie. Znaczy teraz podejrzewam, że też nic nie ugrama, więc pozwalam mu tam odejść, bo też widzę, że z jednej strony on się tam gdzieś zwentylował, z drugiej strony nie chce już o tym gadać, ale gdzieś to tam zastanawiam się, co to za reakcja musiała być i dlaczego ten pierścień jest takim symbolem dla niego i tam już kminie w jakiś taki próbuje... No więc... Ta rozmowa przez chwilkę była z tobą, następnego dnia i następnego, kiedy tam, wiesz, przychodziłeś do pracy, ale teraz rezonuje, kiedy on powiedział w oczy Bruce'owi, że przyszedł po pierścień. Też zobaczyłeś, że Bruce'owi zacisnęła się pięść, szczęka. I mechanicznie, trochę na podstawie tej sceny, zwróćcie uwagę na swojej kartce z ruchami, że jest coś, co się nazywa read a person, czyli czytaj postać. I to jest troszeczkę specyficzny ruch. Jego deklaruje się w pewnym momencie rozmowy i od tego momentu rozmowy można wykorzystywać pytania, które są zadane w tym ruchu. On niespecjalnie działa po scenie, tylko w trakcie sceny. Kiedy na przykład chciałbyś, rozmawiając z takim uczniem, odpalić czytanie postaci, to mu powinieneś powiedzieć to na początku. Nie wiedziałeś o tym, ale ja specjalnie tej sceny nie chciałem tak analizować. Bo wtedy poproszę cię o rzut, będziemy wiedzieć, ile masz pytań i na przykład możesz spytać w każdym momencie, czy on teraz kłamie. No bo to jest jedno z pytań tutaj zawartych. To daję, zostawiam wam na przyszłość. No, szczególnie ty, Jacob, jesteś postacią gadającą, więc z tego ruchu read a person możesz chcieć czytać. A teraz, bo ja bym chciał, żeby wpłynąć na Bruce'a, żeby... Bruce, spokojnie, już jest on... rozumiem, że to dla ciebie też ważne, ale spróbujmy rozwiązać tą sytuację i zobaczyć, co tu się wydarzyło. Tam odpuść trochę. A on ma opuszczoną głowę, on zwiotczał pod twoim naciskiem, Bruce. Czujesz to, wiesz, że on nie jest taki, wiesz, postawiony jak drapieżnik w walce, tylko opadły mu ramiona. Odpuścił. Dobra, no to prowadzę go z powrotem tam na moją posesję. Mam taki tam stolik i cztery krzesła, jak to się mówi, ogrodowe. I tam go sadzam i mówię, wszystko, co masz w kieszeniach, na stół. Też on... gestem zapraszam kolegów, żeby dołączyli do tego stolika tu. Jest jakaś lampka tam zapalona gdzieś, jakaś taka, nie wiem, prowizoryczna altana albo coś. Wiesz coś, lampkę możesz mieć przytwierdzoną do ściany budynku nad drzwiami balkonowymi, które ładuje na ogród. Ale to jest dobre miejsce. Jest też sporo gwiazd na wczesnowieczornym, a właściwie normalnie wieczornym niebie, więc to siedzenie na ogrodzie jest całkiem fajnym pomysłem. To jest na tyle sucho w powietrzu, że to nie są zawilgocone te krzesła. On opadł ciężko na twój rozkaz, tak spojrzał nie do końca na ciebie, ale podniósł głowę, że zarejestrował, wkłada ręce do kieszeni i wyrzuca na stół. Z prawej ręki wypada złoty sygnet zawodnika Marlinsów. Piękna rzecz. Błyszczy. Dobra, to od razu go chwytam lewą ręką, a prawą tak z całej siły w stół. Tak, no i uderzasz w ten stół, on blaszanie reaguje i drugi przedmiot, który rzucił chłopak na stół, to kluczyki od samochodu dzwonią pod wpływem tego ciosu. Do samochodu? Tak, ten samochód, który jest po drugiej stronie bramki, najprawdopodobniej to jest jego samochód. Tam jest też ulica, tam zwykle nikt nie parkuje, bo to jest jakby trochę twój teren. No ale łączysz fakty teraz. Dobra, ja mówię, Jeremy... Przecież znasz mnie. Mój samochód i mój pierścień to są dwie najcenniejsze dla mnie rzeczy, dwa najcenniejsze przedmioty na tym całym świecie. Dlaczego chciałbyś coś takiego zrobić? Brakuje ci kasy? Nie wiem. Uzależniłeś się od czegoś? Gadaj. Od niczego się nie uzależniłem. Po prostu chcę go mieć. W taki sposób się nie zdobywa... Kurwa samochodów ani osiągnięć. To co ty myślisz, że jak weźmiesz pierścień, to równie dobrze zasłużyłeś na to, żeby go mieć, żeby go posiadać? Przecież to musisz swoimi umiejętnościami i latami ciężkiej pracy na to zasłużyć.
Myślałem, że doskonale to rozumiesz. Jakie nadzieje w tobie pokładam, a ty co? Co mam z tobą zrobić teraz? Kto tu jeszcze z tobą był? Mój kumpel. Kto? No nie chcę mówić, no bo ja go namówiłem na to, no. On... Od nas ze szkoły? Tak. Co wy robicie? Czy wy coś robicie innego niż po prostu bycie w tej scenie? W sensie, znaczy, mam pytanie, bo nie wiem, czy z tym podziałem turowym jest tak, że możemy w trakcie... na przykład, tak, nie ma tu podziału turowego, no po prostu... No, wiem, dobra, to ja jak to mówię, dobra, panowie, bo widzę, że tutaj po pierwsze już ta kwestia pierścienia, to widzę, że to jest jakaś bardzo ważna, istotna sprawa, natomiast ochłonijmy wszyscy, weźmy głęboki wdech i spróbujmy, jak rozwiążemy tą sprawę. No, ja rozumiem, że ten pierścień to jest bardzo istotna sprawa dla ciebie, ale wydaje mi się, że on miał symbolizować, tak powiem, jakiś sukces, a nie chęć posiadania tej rzeczy. Tylko powiedz mi, co my mamy teraz z tobą zrobić, bo z jednej strony, wiesz, właśnie się zaczęły ferie świąteczne, z drugiej strony jest rozwalona brama, jest rozwalone wejście, jak gdyby jest to ewidentny paragraf, który zaraz możecie doprowadzić, musimy jakoś zareagować. Cała twoja kariera przez to wydarzenie, jak gdyby przez to włamanie, te wszystkie jak gdyby sukcesy, które miałeś dotąd, mogą bardzo negatywnie na tym zaważyć. No i jaka była twoja motywacja? Z jakiego powodu ty chciałeś, że tak powiem, posiadać ten pierścień? Czy to jest kwestia tego, że bardzo ci się podobał, czy jest jakiś większy sens tego? Proszę cię, żebyś rzucił na influence other. To jest ruch, który wydaje mi się, że właśnie odpaliłeś, ponieważ ty go próbujesz na niego wpłynąć, jak rozumiem. Mhm. Sprawić, żeby powiedział to, co chcesz usłyszeć. Mhm. Dobrze myślę, czy nie? No tak, tak, tak. I właśnie próbuję też spróbować zobaczyć, co, zaktywizować go w jakiś sposób. No, no więc zobaczmy, co powiedzą na to kostki. Tą samą komendą, to wcześniej? Tak jest, tą samą komendą i dodajmy do tego porzucie na wartość twojej charyzmy. Charyzma 3. Ła, to i tak jest. 3,21. Ty dzisiaj rzuciłeś drugą 18 z rzędu? No teraz jest 9 plus 9, 18. No bo. Cóż za piękne kostki. Spójrz. A właściwie nie ma co. Na pełnym sukcesie on to po prostu robi. Panie Rizalt. Odkąd pierwszy raz zobaczyłem. Ja zresztą byłem wtedy u pana. Pan pamięta. To ja wtedy skłamałem trochę, ja po prostu przestraszyłem się, bo ja bardzo chcę mieć ten pierścień. Trenerze, proszę się na mnie nie gniewać, ja chcę mieć ten pierścień, bo ja chcę być taki jak pan, no. Chcę być sportowcem w drużynie i to mnie... Gdybym go miał, to bym był zmotywowany jeszcze bardziej, wiem o tym. To jest jakaś bzdura, to on nie będzie miał żadnej wartości dla ciebie, jak na niego nie zasłużyłeś. Jestem pewien, jesteś doskonałym sportowcem, możesz być jeszcze lepszy ode mnie, jeżeli się przyłożysz. Możesz skompletować więcej takich pierścieni, jeżeli naprawdę będziesz ciężko trenował. I myślę, że jesteś na dobrej drodze. Byłeś na dobrej drodze. I teraz tak poza dialogiem, mam taki pomysł, żeby po prostu z nim wejść do mieszkania. Albo nie, w sumie to kontynuujmy. Dobra, dobra. On nie mówi ci prawdy, Jacob. Widzisz to. Dobrze. Ja tylko spojrzę w jedną rzecz, w jeden atut, dobra. Czy w tych czasach były takie telefony, że jest antenka i on tam, można sobie chodzić po domu i czy są tylko na kabel? Raczej nie, raczej na kabel. Ale bardzo modne było posiadanie mega długiego, kręcącego się kabla, żeby móc przyłożyć, wiesz, barkiem słuchawkę do ucha i chodzić po całym mieszkaniu. Ale to ja mam pytanie. No z jednej strony ja w ogóle nie rozumiem tego działania, dlatego że przyszedłeś tutaj,
było to zaplanowane działanie. Namówiłeś inne osoby do współpracy. I ja rozumiem, jakbyście, nie wiem, tutaj, nie wiem, weszli po cichu, rozwaliliście, weszliście na pewniaka, rozwaliliście bramę, próbowaliście, ten, rozumiem, że ten kolega to jest ten na skuterze, który odjechał, którego widzieliśmy w momencie, w którym przyjeżdżaliśmy. Natomiast no, my z takim poczuciem sukcesu tego, że się właśnie zakończył semestr, no, zostajemy z takim case'em, no. Bo z jednej strony nie chcemy cię wszystkiego pozbawiać, tak mi się wydaje. Zastanawiam się, jak Bruce na to zareaguje, ale wydaje mi się, że sama ta kwestia, znaczy samo to, że chciałeś posiadać ten pierścień, dlaczego ona spowodowała takie twoje działanie? Dlaczego stwierdziłeś, że zrobisz to nie dość, że w sposób pokrętny, nie dość, że w sposób nielegalny, ty stwierdzasz, że... To mieć. To jest tak trudno zrozumieć? Ale chłopaku, zrozum, że ściągasz na siebie konsekwencje. To, co zrobiłeś, nie zostanie od tak zapomniane. Zniszczyłeś mienie prywatne, włamałeś się do domu Bruce'a. Bruce, dzwoni telefon w środku mieszkania. No, przypilnujecie go? Idę odebrać. Dobra. Czy masz pomysł na to, jak zadośćuczynisz Bruce'owi? Rozumiesz, że będziesz dostaniesz wpis do akt, że będziesz miał problemy z karierą. Prawdopodobnie w tym momencie całą swoją karierę utopiłeś. Nic nie utopiłem, no co? No to przecież nie przyjmą mnie do drużyny na studiach, jeżeli ja jestem... Nie przyjmą cię. Będziesz miał wpis do akt, nie przyjmą cię. Przyjmą mnie. Wystarczy, że będę dobrze grał. Nawet cię nie sprawdzą. No jak pójdziemy do naszej dyrektorki, bo tak mam panią dyrektor, tak? Pana dyrektor. Jak się nawet nazywa? Jason Allen. Tak jest. W momencie, w którym, wiesz, bo z jednej strony ty mu coś obiecywałeś, mówiłeś mu cokolwiek na ten temat, czy nie? Bo ja coś słyszałem, że biegnąc tutaj... Przepraszam, nie wiem, kogo pytasz? Do Bruce'a pytam, czy już jakoś z nim ustalałeś cokolwiek, czy nie? Ale jego nie ma tutaj, Bruce'a nie ma, bo Bruce poszedł... Tak, bo Bruce poszedł do telefonu. I na chwilkę bądźmy w tym telefonie. Dobra. Rozumiem, poszedłeś do domu odebrać telefon. Tak? No, tak, odbieram. Halo? Cześć, to ja. Poznaję po głosie? Po 2 sekundach, ale tak. To Moses Harrington. Twój nieżyjący przyjaciel od lat. Rzucasz, proszę, na Keep It Together. Trzynaście. Czy coś do tego dodaje? Will Power. Siłę woli mam 1. To 14. 14. To mało. To tym się zajmiemy po chwili rozmowy. Cześć. Może masz chwilkę? Czy ja teraz mam kontrolę nad tym, czy przez to, że mi się nie udało żółtko? Nie. On ci się udał. Będziesz miał pewną konsekwencję tego sukcesu, bo to jest sukces. Ale o konsekwencji powiedzmy, jak się skończy rozmowa. Chyba, wiesz co, a to nie jest właśnie dobry moment, bo właśnie mi się włamał jeden z uczniów do domu. Chciał mi tutaj... To jest naprawdę ważne. Uczeń ci się włamał do domu? Tak, chciał mi obrobić chatę właśnie, zastanawiam się, co z nim zrobić. Czy to ma jakieś znaczenie? Jeremy, jeden z moich najlepszych uczniów. Słuchaj, bo ja uczę w szkole teraz. Podaj mi swój numer, ja do ciebie oddzwonię za pół godziny, dobra? Ja dzwonię z domu. Co ty masz, uczniów? Nie spotykaj się z tym facetem. Co? Chcę nas rozdzielić, ja się z nim widziałem wczoraj. O czym ty mówisz? No ten typ, co chce być naszym menadżerem, no. On nas będzie chciał rozdzielić. Ja się nie zgubiłem. Czekaj, bo ja jestem pewien, że on nie żyje, tak? Tak. Byłeś na pogrzebie. Czekaj. W sensie, niestety nie było ciała, ponieważ on został rozerwany na strzępy na skutek eksplozji. Ale nie był sam w tym momencie, w lepiance wietnamskiej. Natomiast jako jego były kumpel dostałeś też informację o tym i byłeś na pogrzebie.
Dobra, to dopiero teraz do mnie dociera w ogóle, kto do mnie dzwoni i o czym do niej mówi. I tak, czy to jest jakiś cholerny żart? Nie mam teraz czasu na żarty. Składam słuchawkę. Okej, okay. To teraz zostawię cię na chwilkę. Spójrz sobie na listę w ruchu Keep It Together i wybierz jedną z rzeczy, jak wpływa na ciebie ten dystrybujący, nie wiem jak to powiedzieć, ten wytrącający cię z równowagi psychicznej telefon. Dobra? A my na chwilkę wrócimy do ogrodu, w którym to Jeremy chce uciec. W momencie, kiedy Bruce wszedł do domu, to w trakcie wypowiadanego zdania przez ciebie, Jacob, albo przez ciebie, Odo, on zrywa się i chce biec w stronę tej bramki ogrodowej. Co robicie? Ja cisnę jak najszybciej, żeby go złapać. No, powiem ci tylko, ale też chciałbym jeszcze zrobić taką rzecz, tylko nie wiem, czy ona będzie zasadna, bo ja mam coś takiego jak podziwiany. I że w momencie, w którym chcę, że tak powiem, żeby wpłynąć na kogoś, mogę rzucić plus charyzma plus tam ileś... znaczy rzut plus charyzma po to, żeby ta osoba posłuchała mnie w jakiś sposób. Czy jestem w stanie tego zastosować w tej sytuacji to, czy nie? Żeby krzyknąć do mnie, żeby stał na poziom atutu. To jest, to dokładnie brzmi trigger tej sytuacji za każdym razem, gdy ostentacyjnie okazujesz wyższość. Dobrze myślę. I trochę tego nie odczuwam w ten sposób, szczególnie teraz, kiedy właśnie zadeklarowałem jego ucieczkę. Jeśli go złapiecie, powstrzymacie, to wtedy będziesz mógł to robić, jakby wykazując tą wyższość. To jest kwestia trochę interpretacji. Może ja jestem w błędzie, jeśli tak, to powiedz. Nie, tylko chciałem zobaczyć, czy da się to podpiąć, czy nie. Natomiast ja przed tym skokiem i skacząc, jak gdybym mówię, stój! To nie jest tak, że on zaskoczył was kompletnie, bo wy powiedzieliście, że będziecie go pilnować, więc ty, rozumiem, Odo też próbuje go powstrzymać. Tak, próbuję go złapać, po prostu rzucam się w jego kierunku. Tak, no może niezbyt sprawnie, bo nie jestem jakimś sportowcem, ale rzucam się w jego kierunku, po prostu próbuję go przytrzymać. To jest, potrzebuję od jednego z was rzut na act under pressure. Możemy sprawdzić, który z was ma więcej, to ten drugi będzie mógł mu pomóc. Ja mam minus jeden, więc coolness, więc mam pewnie... Która to wartość? Działanie pod presją, czyli to jest, przepraszam, coolness, opanowanie. Opanowanie. Ja mam jeden. A to ty, a ja ci mogę ewentualnie pomagać. Dobra, ale jeżeli ty chcesz pomóc, Kacper, to też rzucasz na ten swój atrybut. Okej. Okay. Więc widzisz taki ruch helping or hindering? Patrzę. Jest. Czy rzucasz już? Tak. Jeszcze nie. Dobra. Bo chcę, żebyś był świadom tego, Kacper. Jeżeli rzucasz, to rzucasz dwoma kośćmi i dodajesz ten atrybut, w który jest wykonywany, czyli w twoim przypadku odejmujesz jeden. I możesz pomóc od 10 w górę na wyniku. Ale tak, kiedy rzucisz 9 lub mniej, plus minus to, jeden, to albo popsuje. Na 15 plus minus 2. Poniżej 9 zepsuje. No ale to jest odruch. Ja po prostu... No to tak. To rzucaj. Najpierw ty. I to jest... czekaj. 2K10 minus 1. Tak, to jest 6 plus 5, czyli 9 minus 1, czyli niestety... 11 minus 1. Znaczy tak, 11 minus 1, czyli 10. Czyli tak, czyli się udało. Tak. Czyli dodajesz... To teraz twój rzut, Krzysiek, a właściwie Jacob, przepraszam, rzucasz dwoma kośćmi i dodajesz do tego jeden swojego opanowania oraz jeden od pomocy Oda, czyli plus 2. Dobra. Czyli dwoma kośćmi. 11 plus 2. 13. Doskonale. Czyli na act under pressure jest... Okej. Okay. On wzrywa się. Obaj reagujecie fizycznie, zastawiając mu drogę. I on
w tym odruchu biegnięcia próbuje się przebić pomiędzy wami, tak jakby przecisnąć. Jacob, kładziesz swoje ręce na niego, ty odrobinkę później, przez co od twojej strony on zdąża się przecisnąć i łokciem uderza cię prosto w twoją klatkę piersiową. Trafia w miejsce, o którym ty wiesz, że tam jest i nie czujesz żadnego bólu. Tylko chłód. Jest ci chłodno, tak jakby chłodny pot pojawił się na karku, tak jakby ktoś w bęben uderzył, taki głuchy, a nie w ciało. Ale dzięki temu, Jacob, że Odo też stanął mu na drodze, to ty swoimi rękoma go wywalasz na glebę i jeżeli chcesz, to możesz przysiąść na nim, wiesz, klęknąć mu na mostku, przycisnąć do ziemi, żeby nie uciekł. To ja chcę zrobić tak, że mu obie ręce wykręcić do tyłu, jak on leży siedząc na nim, tak usiąść na nim i trzymać oba łokcie, że tak powiem, wykręcone w taki z tyłu, mówić do niego: człowieniu, ty nie wiem, czy rozumiesz powagę sytuacji, no. Rozumiem, że nie chcę tego rozwiązać w inny sposób, tylko wzywamy psy, no, chłopie. Rób co chcesz, szamoczę się. Odo, ty coś robisz? Pomagasz? Nie pomagasz? Ja pomagam go trzymać i próbuję, znaczy, co mówi do niego: dzieciaku, czy ty sobie w ogóle zdajesz sprawę z konsekwencji swoich akcji? I patrzę, jak on w ogóle reaguje. A ja jeszcze mam takie podejrzenie, że mam, że patrzę, jak on jest pobudzony. Jak zwykle on tam był już takim prężnie działającym tym nastolatkiem, a teraz zachowuje się zupełnie w inny sposób. Jest rozgniewany, jest impulsywny. I ja mówię: brałeś coś dzisiaj? On milczy. On tylko wydaje z siebie dźwięki wysiłku, szamocząc się. Ja tak sobie myślę, że to jest taki moment, w którym na poziomie nauczycieli, którzy my jesteśmy, znaczy ja mam taką ochotę teraz już dzwonić po tą policję. W sensie dokładnie już nie rozumiem. Chciałem powiedzieć, że... Z powodu pozycji, którą mam, już nie mamy za wielu opcji, żeby to wyjaśniać, dlatego że no musimy tutaj być też stróżami prawa i porządku. Totalnie nie trzeba tłumaczyć takich motywacji, tylko co robić? To ja właśnie krzyczę. Czy jesteś w stanie go utrzymać? Tak, ja go utrzymam. Weź tam, pójdź do Brusa i zadzwonię. Biegnę do domu Brusa z powrotem i staram się jak najszybciej znaleźć telefon. Myślę, że znam mieszkanie Brusa. Kiedy wchodzisz przez te drzwi tarasowe do salonu, to Brus właśnie odwieził na ścianę słuchawkę i widzisz, że jest... Jaki jest? To wybierasz, Brus. Zły, angry. Dobra, to obniż sobie stabilność o jeden, chyba że już obniżyłeś. I wkurwiła cię ta sytuacja. Odo, widzisz, jak on wściekły uderza pięścią niemal w ten odbiornik telefoniczny. Jest zły. Bruce. Kurwa, jeszcze jakieś sobie żarty ze mnie robią. Co tam się dzieje? Coś to się stało? Słuchaj, chłopak chciał uciec. Nie mam już wyboru, musimy dzwonić po policję. I sięgam po słuchawkę, wybieram 911. Aha, dobra, jeszcze czy mamy jakiegoś znanego policjanta, którego zawsze wzywamy, żeby do szkoły takiego bardziej łagodnego, z którym jeszcze da się dogadać? W sensie, do czego ja zmierzam? Tak, ja jeszcze tak chwilę mówię do ciebie, Odo, że no ale weź tam, wezwij tego tam i niech przyślą Johna, bo niech... Tak, nie chcemy Franka. Nie chcemy zniszczyć dzieciakowi. Ten gówniarz chciał ukraść twój pierścień. Jesteś wkurwiony i czy to jest dobry wybór? Ja jestem głośny, nie chcę cię przekonać, tylko chcę cię wkurwić. Ja myślę, że ty sam wyrywasz mi słuchawkę z ręki i dzwonisz pod to 911, mocno wkurwiony. Dobra, no, macie rację. Ale jakby co to jest, oczywiście macie numer nie 911 taki ogólny, tylko macie numer na posterunek i wzywa się do szkoły. Tylko że no to jest kwestia interpretacji, teraz nie jesteście w szkole, więc... Dobra, to zmieńmy to. To w takim razie ja nic nie robię, tylko mówię do niego: dzwoń, i idę w stronę ogrodu. Cofam tamto. Jest chwilka, kiedy jesteś, Jacob, sam
z Jeremim w ogrodzie. I Jeremy mówi tak. Proszę mnie wypuścić. Panie Rizald, pan jest dobrym człowiekiem. Ja to robiłem tylko dlatego, żeby pomóc. Proszę mnie wypuścić. Ja nikomu nie powiem, że tu byłem. Nie ma takiej opcji, wiesz, dlatego, że ja masz taką labilność emocjonalną, takie jakieś reakcje, neurotyczne jesteś, mam podejrzenie, że ty coś brałeś, po prostu tobą nosi na lewo i prawo. W żadnym wypadku nie będziemy tutaj pertraktować, bo była przed chwilą, ja już jestem tak zaniepokojony, że nie będę z tobą pertraktował, koniec. Dobrze. I on zwiotcze jak worek. Lumps. Wychodzisz, Bruce, na ogród. Jacob siedzi okrakiem na Jeremym leżącym na trawie i ma wykręcone jego obie ręce na plecach. Dobra, daj mi go. Zaciągnę go do salonu. Dobra. Czekamy na policję. Odo już dzwoni. Mhm. Ja schodzę i tam gdzieś kminię wewnętrznie, jak to rozegrać, bo z jednej strony no nie chcemy jego, a z drugiej strony mam dylemat, to znaczy, czy mu pomagać, czy z drugiej strony jakoś tutaj behawioralnie go dać mu nauczkę a propos tej sytuacji. W sumie teraz korzystając z tego Angry, to jeszcze tak mówię przez zaciśnięte zęby do niego, jak go prowadzę, że dostałeś szansę, dzieciaku, i po co teraz próbować drugi raz uciekać? Myślisz, że nie ma lepszych od ciebie? Na twoje miejsce jest jeszcze, kurwa, 1000 innych osób. Że właśnie twoja przyszłość tutaj się skończyła, będziesz naprawiał ludziom samochody, zamiast tylko robić karierę. A ja idę za Bruce'em i tam odprowadzam ich razem i gdzieś szykuję się wewnętrznie, że może jeszcze z nim porozmawiać, czekając na tą policję i czegoś się dowiedzieć. Dobra. Bruce, jak ty go prowadzisz i mówisz mu to, to on już jest workiem. On jest, on przestał, wiesz, walczyć czy cokolwiek, czy wisi ci w rękach, słucha tego, nie reaguje. Odo, czy ty dostawszy słuchawkę zadzwoniłeś po policję i wezwałeś tutaj kogoś? Tak, wezwałem policję, zgłosiłem włamanie mhm. do budynku, podałem adres i oczekujemy. Będziemy tam za 3-4 minuty. Mam blisko samochód. To ja go wsadzam gdzieś tam na kanapie albo na fotelu. Jeżeli on jest taki, że nie widać po nim, żeby znowu chciał jakby agresji nie widać, to szukam w książce telefonicznej numeru do niego do domu i dzwonię do jego rodziców. A ja mam jeszcze takie pytanie, gdzie jest pierścień w tej całej sytuacji? Czy on został na zewnątrz na tym stoliku? Czy on jest blisko, ten pierścień? Nie, bo ja go miałem w ręce, więc jak zakładam, że gdzieś go sobie schowałem do kieszeni. Jeszcze maniakalnie 20 razy sprawdziłem, czy tam jest w międzyczasie. Jest. Jest taki zimny, potężny, wspaniały. Dobra, obracam sobie w palcach. A ja próbuję tam usiąść razem z tym, no i próbuję nawiązać z nim jakąś... To możesz nam powiedzieć, dlaczego no, tak bardzo ci zależy na tym pierścieniu? Co w nim jest takiego wyjątkowego? No, dlaczego on cię pchnął do takich występów? Co się z tobą dzieje? Może nam wyjaśnisz, czy nawiązuje z nim jakąś interakcję, czy nie za bardzo? On siedzi oparty na kanapie z spuszczoną głową i kiedy zadałeś pytanie, to po chwili podnosi głowę w twoją stronę, wzrok w twoją stronę i widzisz, że nie ma śladu emocji na jego twarzy. Tak jak przed chwilką jeszcze, jak byłeś na jego plecach w ogrodzie, piszczał i prosił cię o coś, to teraz patrzą na ciebie zimne, wyrachowane oczy. I po chwili spuszcza głowę z powrotem. Nie, to ja tak próbuję gdzieś tam cały czas mając go w kontroli i rozumiem, że jesteśmy razem we trójkę obok siebie. Ja mówię, nie, ja obstawiam jakieś prochy, dlatego że no po prostu takie przemiany tutaj to, tutaj agresywny, tutaj zrezygnowany, tutaj proszący. Nie, to nie może być nic takiego normalnego. Ja obstawiam jakieś prochy. Czy dodzwoniłem się do niego do domu?
Tak. No to nie musimy w sumie odgrywać tak, tego. Ja tylko tam, nie wiem, proszę chodzi tego... Jedzie tutaj do ciebie, jeżeli mu podasz adres oczywiście, bo on... O, podaję. ...aresztowania. Podaję. Mhm. No dobra. Jest tutaj przyjedzie policja, przyjedzie ten ojciec i możemy sobie, nie musimy tego grać, chyba że chcecie z którymś z tych podmiotów coś załatwiać, organizować sobie sytuację, czy chcemy przeskoczyć do momentu, kiedy oni odjeżdżają, bo wy tam no, oczywiście chcieliście we trzech zostać jako jakby do złożenia zeznań, no nie? No. Mhm. No to mówimy o tej bramie, o tam, że jeszcze był drugi koleś na skuterze i tak dalej. Ja próbuję, że tak powiem, namówić na tą toksykologię, dlatego że pierwszy raz go widziałem, że to nie było takie zachowanie. Znamy tego ucznia, jak gdyby nie dawał kiedyś zupełnie taki oznak, że to jego zachowanie było niepokojące i żeby tam mogli zrobić mu jakieś tam badanie toksykologiczne. Nie, no jasne, że zrobią, oczywiście, że zrobią, chociaż kiedy ty takie coś zasugerowałeś, a niechcąco usłyszał to ojciec, który jest w tej scenie, chociaż policjanci mówią, że niech pan poczeka chwilkę. No jakie prochy, przecież no Jeremy nic nie bierze. Brałeś coś? Ale po chłopaku w ogóle nie ma reakcji. On odpowiada bardzo zdawkowo policjantowi na pytanie, kim jest i czy to prawda, co wy mówicie, że on się tu włamał. On mówi, że prawda, ale mówi spokojnie, chłodno. A w pewnym momencie policjanci razem z nim się zawijają i razem z ojcem i wy stajecie we trzech. Godzina, na którą się umawialiście, która mogłaby być startem waszej imprezy, minęła 20 minut temu. Jest 21:20. Ale ja mam jeszcze takie pytanie, bo my się nie dowiedzieliśmy, który to chłopak, tak? To znaczy on powiedział, że nie chce go w to mieszać i nie powiedział nam imienia i nazwiska tego drugiego chłopaka, który brał udział w tej akcji. No nie powiedział wam. Jeżeli chcecie naciskać go albo go przekonywać jakoś, bo policjant zadał mu to pytanie, ale on powiedział, że nie zna go. Znaczy mi się wydaje, że już w tych okolicznościach nie uda nam się nic wycisnąć. Nie, no, nie zapytaliśmy, no to nie zapytaliśmy, no to nie wiemy. Zapytaliśmy, a nie uzyskaliśmy odpowiedzi, no może w ten sposób. No. Spoko. I tak przecieram sobie twarz. Macie czy siły dzisiaj coś ogarnąć? Może posiedzimy u mnie po prostu. Emocji. Nie wiem, można, masz jakieś piwo w lodówce? No zawsze. I wyjmuję sześciopak tych małych buteleczek. A ja mam takie pytanie, może łyskacza, bo ja jestem trochę, mnie tam spięła ta sytuacja, albo może masz jakieś whisky, może jakieś coś mocniejszego? No, znajdzie się coś. Dobra, to ja z chęcią, bo nie wiem, w ogóle bardzo nie lubię takich sytuacji, że nie jesteśmy w stanie tego sami rozwiązać. W ogóle, no, ale tu co się dzieje, nie wiem. Mhm. Może jakieś wydarzenie, może ja jakieś myślę, narkotyki, Jacob, niestety, no, nie mam pojęcia, co w niego wystąpiło. Chłopak się po prostu naćpał, miał jakąś marzenie, żeby zdobyć pierścień, coś mu się, wiesz, pod wpływem dragów umamiło, że ten pierścień jest jakiś taki ważny. Nie powinien. No żal chłopaka, bo zdolny był i widać, że miał dużo przed sobą, a no, popsuł sobie życie. Nie wiem, kurczę, no może też trochę zareagowaliśmy zbyt emocjonalnie, ale przecież widzieliście, jak się zachowywał. Nie dało się do niego przemówić, nie dało się z nim porozmawiać, nie dało się w ten sposób do niego dotrzeć. A ta złość już ze mnie schodzi, czy to mam teraz tak długo, póki mam to minus jeden stabilności? Nie, minus jeden stabilności masz trochę niezależnie już od tego, że jesteś zły. To jest efekt tego, że byłeś zły. Zły przestaniesz być wtedy, kiedy przestaniesz być zły. Teraz już chyba się trochę uspokajacie. No, nie? No. No dobra. Ale, no. Natomiast no, przywrócenie stabilności będzie wymagało spotkania z jakąś relacją. No bo to nie tylko, że się wkurzyłeś przez dziwny telefon, ale no, ten treść tego telefonu chyba może siedzieć w tobie trochę dłużej. W ogóle... Nie uwierzycie, kto do mnie dzwonił wtedy, co mi chciał się wydostać. Kurde, podnoszę słuchawkę i odzywa się, no, jak Boga kocham, mój przyjaciel, który zginął w Wietnamie. Słyszę jego głos i zaczyna do mnie gadać o czymś sprzed 20 lat, o jakiejś sytuacji. Czekaj, nie 20, 10 lat. 10, no. I tak. Nie wiem, chyba jakiś prank to musiał być, kompletnie mnie to wytrąciło, że w takiej sytuacji,
Ja zaczynam podejrzewać, że to może jednak nie było tak, tylko że po prostu on się gdzieś spiął, ktoś do niego zadzwonił, on nie zrozumiał do końca, takie mam podejrzenia, że może pod wpływem tej sytuacji, tej adrenaliny, która była z tym chłopakiem, tak jakoś się... Nie wiem, może że zrozumiałem, ale no przedstawił się imieniem i nazwiskiem mojego kolegi, który już nie, powinien nie żyć i którego, na którego byłem po grzebie. Ja o nim chyba nie słyszałem, nigdy nie mówiłeś nam o nim. No to opowiadam pokrótce tą historię, ale omijając całą tą część dotyczącą... Nie, ja tak do ciebie mówię wprost, nie? W sensie, czy znasz kogoś, kto znał twojego kumpla, bo chyba nigdy nam o nim nie mówiłeś. Ha, może no to... Ale kto mógłby ci zrobić taki głupi dowcip? Wiesz co, sprawa z Mausesem jest taka, że wy studiowaliście razem na uczelni tutaj w Miami... I kiedy się kończyły wasze studia, to pojawiła się ta sprawa z angażem do Marlinsów, ale głupio, bo w momencie, kiedy ty się dowiedziałeś, że dostajesz od nich pracę, to tak naprawdę dowiedziałeś się, że Moses został zdraftowany do wojska i on tydzień później wyleciał do tego wojska. Tak naprawdę spodziewałeś się, że wróci niedługo i się dogadacie, nie wiem, wytłumaczycie, ale półtorej roku później... zadzwonił telefon, jego brat oznajmił ci, że on został zabity, zastrzelony, wysadzony właściwie w powietrze, w jakiejś lepiance. I dwa miesiące później był pogrzeb nad pustą trumną. To się zdarzało co jakiś czas w tych wojennych okolicznościach, ale nawet nie do końca masz kontakt z kimkolwiek z tamtych czasów, bo to po studiach to się urwało, potem miałeś wielką karierę. Tak, no to ja tak w sumie tak trochę nieskromnym tonem mówię, zdarza się czasami, że jacyś opętane fanki albo fani dzwonią, wymyślają sobie historie, w które sami wierzą, że nie wiem, że mnie znają, albo to musiała być taka historia, chociaż już od jakiegoś czasu mam z tym spokój, ale widocznie jakiś się przebudził zimowy niedźwiedź i teraz... Nie wiem, nie potrafię tego inaczej wyjaśnić. Wyglądałeś na bardzo zdenerwowanego, kiedy wszedłem do pokoju, żeby zadzwonić. Dlatego pytam, bo gdyby to był tylko żart. Kurde, przepraszam za to, trochę mnie poniosło. Myślę, ja mam takie wrażenie, że ta sytuacja, popatrz, tutaj masz młodego chłopca. Już tak zaczynałem po jednym piwku, zaczynałem takie snuć. Obacznościowe jakieś wizje na zasadzie, że no popatrz, jest podobna sytuacja, jest chłopak, który dąży do tego, żeby być sportowcem, twój faworyt, jak gdyby, wiesz, ja ci się przyznam, że on przyszedł do mnie i jak gdyby mi zaświtało w głowie w momencie, w którym była ta sytuacja o tym pierścieniu, że ja nagle miałem flashback taki, powiem ci, i sobie przypomniałem, że on był u mnie. I wtedy, kiedy z miesiąc temu to było, jak ty przyniosłeś na swój trening ten pierścień i on przyszedł do mnie i mówi, że on już, że ty go ciśniesz troszkę za bardzo, że on się czuje trochę zestresowany tym, że bardzo, że te taki pierścień to jest bardzo taka rzecz nie do osiągnięcia. I ja pełen otwartości zapytałem go, czy może chcemy o tym pogadać, może z tobą porozmawiać na ten temat, a ten tak jak dzisiaj, trochę tak się momentalnie zmienił i on powiedział, że nie, w sumie to co mówi jest głupie i wyszedł. A więc ja w ogóle tak już odpuściłem tą sytuację, bo ona w ogóle tam trochę ze mną została, ale już nie chciałem jej cisnąć dalej. Natomiast popatrz, jakaś tutaj jest... Jest taka sytuacja, że on ma być tym sportowcem, też baseball. Tutaj jego to wydarzenie mogło jego wszystkie plany tam w jakiś sposób narazić. I w tym samym momencie dzwoni ktoś do ciebie z twojej przeszłości w związku z baseballem. No. Nie, w ogóle to dzisiaj jakiś taki dzień, powiem wam, że do końca nie ufam swoim osądom. Jakiś chory zbieg okoliczności. Polewam, a nie wiem, czy piwo, czy tam whisky, co kto pił, to następną rundę. Ale no musiał być czymś na pruty, no przecież takie zmiany w osobowości w ogóle... On na mnie podniósł rękę i chciał mnie uderzyć normalnie, jak...
Udało mi się w ostatniej chwili tego uniknąć, ale nigdy się czegoś, coś takiego się wcześniej nie zdarzyło. I próbuję sobie też przypomnieć, jak Jacob mi mówi, kiedy oni rozmawiali, czy zauważyłem, że nie wiem, był jakiś rozkojarzony wtedy na treningu, czy może nie przyszedł wtedy na trening, albo Jeremy, czy nie kojarzę takiej sytuacji. A słuchaj, a próbowałeś oddzwonić na numer, pod który do ciebie dzwonił? Wtedy chyba jeszcze nie było rozpoznawania numerów. W Stanach, znaczy chyba, że nie chcemy tego, tak? Była taka opcja, że można oddzwonić. Tak, nawet, nie znają, tak? Tak, zgadzam się, bo była taka opcja. Bruce, nie przypominasz sobie, żeby kiedykolwiek on wyrażał jakieś wątpliwości? To jest radosny, chcący trenować typ, myślący o swojej przyszłości w kierunku baseballa, jak najbardziej. Pamiętasz nawet ten moment, jak mu pokazywałeś ten pierścień i on mówił, wow, ale zajebisty, piękny, a w ogóle pan to wyceniał, a pan mogę to zobaczyć, obejrzał go sobie. Nie było w tym nic niezdrowego, takiego psychologicznie, bo tak przez tylko powiedział ci o tym Jacob. Po prostu się zachwycił pięknym przedmiotem i tyle. Ale kiedy skupiłeś się na tym, na wspomnieniu, to przypomina ci się, że to nie jest pierwszy raz, kiedy, inaczej, bo teraz go nie straciłeś, tylko na chwilkę on był w czyichś rękach, ale ty go kiedyś zgubiłeś. Nie wiedziałeś, gdzie on jest. Przez jakiś miesiąc, dwa miesiące go szukałeś. To jest dziwne, bo zwykle wiesz, gdzie on jest zawsze. Masz nawet taki stojaczek w ważnym miejscu w sypialni, żeby sobie zerknąć na niego i mrugnąć do niego okiem. I no musiałeś go, możliwe, że nie wiem, no to było jeszcze w czasie, kiedy trenowałeś w ogóle. A ja mam takie jeszcze pytanie, a jaka jest historia? To, znaczy powiedz mi, bo wszystko się kręci wokół tego pierścienia, a jest jakaś historia, jak go dostałeś, w jaki sposób ci go wręczono, w jaki sposób, nie wiem, czy to się, jakaś tam jest celebracja, czy to jest jakiś specjalny trening, czy ci nadaje to ktoś z miasta, bo ja się w ogóle na tym nie znam. Mogę to zmyślić teraz sobie, jak chcę, żeby to było, czy to jest jakaś... No to... wiesz co, ono dużo... Duża część klubów tutaj w Stanach ma właśnie taką tradycję, że po 5 latach wręczają taką nagrodę graczom, którzy się jakoś szczególnie zasłużyli i zdobyli tam dużo punktów. Przepraszam, nie? To wkradnę się, bo jego się dostaje w momencie podpisywania kontraktu. Okay, to jest dobra. Taki prezent od klubu. To też wcześniej wspomniałem i... Dobra, dobra. No to w takim razie opowiadam o tej właśnie ładnej ceremonii, w której ja i dwóch innych gości z innych stanów, tam z innych części stanu właśnie przyjechali tutaj do Miami i tam był ten prezes klubu i jakieś tam znane gwiazdy, jakiś tam gość, co już ma 60 lat, ale jest jakąś tam legendą i że to była taka piękna ceremonia, później kolacja i że to jest... A przypomnij, bo my kiedyś rozmawialiśmy o tym, ale w ogóle co spowodowało to, że ty przestałeś grać jednak, że jak gdyby zakończyłeś tą przygodę, bo ja próbuję sobie przypomnieć, jakie były te twoje motywacje, ale czy jakieś wydarzenie to było? Dlaczego zostałeś nauczycielem w UFU, a mogłeś być super gwiazdą? No, byłem super gwiazdą, ale no niestety jest to dość mocno kontuzjogenny sport i tutaj niestety lewy bark w trakcie tego, jak rzucałem się, żeby zdobyć bazę, niestety zderzyłem się z innym zawodnikiem. Jakaś tam kontuzja, zerwanie ścięgna. Nie wiem, co to można zerwać. No, na tyle poważna, że niestety na początku trochę to olałem i jak drugi raz pękło, to już wyeliminowało mnie. A to ja mam jeszcze pytanie, czy jesteśmy w stanie określić, to ja zaczynam taką rozmowę jeszcze, a posłuchajcie, bo podejrzewacie, kto mógł być tym drugim chłopakiem, może on by nam coś powiedział, tym takim, co odjechał na tym skuterku. Ja zauważyłem, że on miał jakąś bluzę, że jechał na skuterku, ale tak z postury, nie wiem, możecie go dopasować do jakiegoś naszego ucznia, naszej szkoły, czy raczej, bo jak sobie tak myślę, że ten koleś, ten cały Jeremy? Jeremy, o.
Że ten Jeremy miał, jakby szukał sprzymierzeńca, to kogoś, kto by wiedział, jaka jest wartość tego, czyli kogoś, kto mógł być u ciebie na treningu, bo ty klasami trenujesz, znaczy tam na tych treningach są osoby z naszej szkoły, to może byś był w stanie, z kim on się tam kumpluje, albo kto by wiedział, że to jest dla niego takie ważne i że kto by mógł dać się namówić na taki, wiesz, szemraną akcję z wyłamywaniem bramy, bo oni naprawdę, wiesz, pocisnęli po Maxie. Po co wyłamywali tą bramę? Mogli wejść, wziąć, wyjść, a tutaj, wiesz, musieli się skuterem dostać. Może coś jeszcze znikło z twojego mieszkania? A przychodzi mi do głowy jakieś nazwisko, czy... Nie, tak się zastanawiam, ale przychodzi ci kilka nazwisk, które mogłyby być gwałtowne, ale jednocześnie no, totalnie za mało danych. On nie ma jakiegoś tam jednego zioma, z którym się robi rzeczy. No, wiesz, to by było bez sensu, bo co, będziemy dzwonić po 5 różnych rodzinach teraz i pytać, słuchaj, czy nie byłeś jednak dzisiaj w moim domu i nie okradałeś trenera? Ale można porozmawiać z chłopakami w szkole, na treningu. No, z pozycji, wiesz, takiego autorytetu, może byś tam delikatnie coś tam, wiesz, wysądował, ale przecież no, nie... Mamy teraz przerwę, nie? Następny trening w nowym roku. Kurde, no, bez sensu, no i zostawimy. Ale w tej rozmowie pojawiały się dwie takie myśli. Po pierwsze, Bruce, jesteś świadom tego, że on, czyli Jeremy Perry, przez to, że naprawdę deklasuje swoich kumpli z drużyny, on jest naprawdę na wyższym poziomie, jest szanowany, bo jest przyjemny, ale no jest tym liderem najlepszym, więc o ile w takiej sytuacji ktoś mógłby mieć sidekicka takiego, wiesz, pomagiera do wszystkiego, ale on nie ma kogoś takiego. Więc on jest po prostu level higher, więc wszyscy do niego mówią cześć i jakby dbają o względy u niego, ale on nie ma takiego przyjaciela w drużynie, takiego bliskiego zioma. A ty z kolei, Jacob, wiesz, że... No bo to na pewno jest tak, że to jakiś czas rozmawia się z tymi uczniami, ty na pewno rozmawiałeś z nim raz, kiedy badałeś wpływ sukcesu na niego, że to jest typ samotnika, że to jest chłopak, który naprawdę skupia się na swojej robocie, wierzy, żeby rodzice mieli luz z tym, że on się oddaje baseballowi, to musi mieć dobre oceny, więc dużo czasu poświęca na własny rozwój, przez co nie ma takich, wiesz, potrzeb towarzyskich. On się nie buja po knajpach albo po podwórku z kolegami. I też w tym kontekście tego miejsca, tego kasyna, tam Sun, jak się nazywał, Sunflowers. No to ci dzwoni od razu. Dzwoni mi. Wspomniał, że bywa czasem tam, kiedy chce oczyścić umysł, kiedy jest zmęczony, ale nie, że spotyka się z innymi, tylko chodzi sobie tam dumać i popatrzeć na ocean. Ja chciałem tak rozpocząć taką rozmowę. Posłuchajcie, wiecie co, bo mnie taka rzecz ciągle męczy, dlatego że zaczynają się robić tutaj różne dziwne rzeczy i z niewiadomych przyczyn wszyscy mówią o tym Sunflower. Tym, nie wiem, czy kojarzycie, tam jest gdzieś nad brzegiem, niedaleko nas, nad brzegiem oceanu, jest plaża i na tej plaży są takie schodki, a to wszystko to jest część dużego kasyna, które mieli budować, ale w końcu tam było nierentowne i zamknęli. Stop. Wspomnienie, Bruce. Słońce grzeje ci w kark, jesteś w t-shircie, jesteś dobrze zbudowanym 20-latkiem. Świat jest przed tobą. Na razie ten świat, który stoi przed tobą, to nowoczesny, 7-piętrowy, owalny, taki półokrągły budynek. Na cały parter to rekreacja. Większość to kasyna, ale jest tam też basen, jest spa, jest plac zabaw, a wszystkie powyższe piętra to hotel. Olbrzymi napis Sunflowers, który okala taki neonowy kwiat słonecznika. Bogactwo, bo fajne zasłony w tych oknach, takie kotary złote, stopnie, w sensie te takie słupki przed wejściem też taki jakby lokaj witający wszystkich gości. Dwóch waletów, którzy prowadzą gości, którzy idą od parkingu, który jest z boku tego budynku.
Za to na tym karku swoim, oprócz słońca grzejącego z nad Atlantyku, czujesz też co jakiś czas taką delikatniutką, wilgotną parę, bo fontanna, która jest tuż za tobą, kiedy wypryskiwuje wodę z takiego kielicha, marmurowego kielicha słonecznika, tryska woda, ona opada do basenu tej fontanny i tworzy się taka bardzo przyjemna, chłodna mgiełka wody. To jest dobra decyzja, chłopie. Mówi bardzo wysoki i szczupły mężczyzna, który od samego początku to widziałeś i to cię trochę śmieszyło. Jest idiotycznie ubrany w prochowiec, taki dosyć długi, do samej ziemi. W tej ciepłej pogodzie jest bez sensu, ale on ma zawiązany go na pasie. Jest niesamowicie chudy, ma podłużną, taką chudą twarz z wystającymi kośćmi policzkowymi. Te łuki brwiowe też są takie wystające, przez co oczy szarego koloru gdzieś tam głęboko, ledwo są widoczne. Wysokie ma czoło, bo włosy zaczynają się dopiero z tyłu, tak jakby czaszki. Ta czaszka jest taka jak kolano, trochę wygląda. Ale on się uśmiecha, ma złoty ząb, tam czwórkę u góry. Ona błyszczy teraz, odbijając te wspomnienie, jest troszeczkę absurdalne. Ale to on stoi za tym wszystkim. Ja nie mogę się doczekać, nie mogę w to uwierzyć, że w końcu będę z nimi grał. Będziesz, chłopie. Tak jak widziałem kilka twoich treningów na koledżu, no to niewielu tak rzuca jak ty. A ja się znam na tym, mam nosa do baseballa. Będę, dam sobie wszystko, obiecuję panu. Będę starał się 200% na każdym treningu. No dobrze, to jesteśmy umówieni. I pamiętaj, odbieraj ode mnie telefony. Dużo zawsze. Ich nie będzie, ale zawsze. One będą zawsze cenne. Wyciąga rękę do uciśnięcia. Ja dwoma rękami tak całym sobą się ta kiwam. Jest chuda, bardzo koścista i wilgotna w taki chłodny sposób. To jest antyteza sportowca, ten człowiek, który stoi przed tobą. Ale widocznie na tym sporcie się zna. I tak, to wszystko miało miejsce na placu Słońca, tuż pod prężnie działającym kasynem Słoneczniki, o które właśnie cię spytał w twoim domu Jacob. Nie wiem, kiedy ostatnio tam byłem, ale to miejsce nie kojarzy mi się zbyt dobrze. Teraz. Bo tam jest teraz opuszczone, tak? Cały ten budynek to jest, tam nic nie ma. Mniej więcej 3-4 może lata temu zostało zamknięte to kasyno. Czekaj, ja źle trochę mówię. Ten hotel też tam już nie funkcjonuje. Tak. Hotel też nie funkcjonuje. Ale to jest taki stan, w sensie takim, że po prostu wszyscy tam przychodzą jako do takiego opuszczonego, nieużywanego. To ten pustostan jest zamknięty, za drewnianymi sztabami są główne wejścia zabite i podejrzewacie, że tam, znaczy podejrzewacie, no ci, którzy się ewentualnie interesowali tym miejscem albo bywali tam na spacerze, że tam może być używane przez jakichś bezdomnych, bo pewnie bezdomni zawsze znajdą sposób na wejście do takiego miejsca, ale co jakiś czas pojawia się w opinii publicznej informacja, że coś w końcu trzeba z tym zrobić, bo to jest ważne miejsce w Miami, a tutaj stoi taki wielki, pusty budynek. Mhm. Kojarzy mi się ze zniszczonymi, niespełnionymi marzeniami albo z czyimś marzeniem, które legło w gruzach. Zawsze jak tędy przyjeżdżam, to mam ciarki na plecach. Ale mówisz o jak gdyby marzeniach tych deweloperów, tak? Tych takich, że tak powiem, właścicieli? A propos oświetności tego, czy coś jeszcze pod tym się kryje? Nie, no myślę o marzeniach, nie wiem, całej części tego miasta. Odo. Wiesz, coś, co nam... Kiedy oni gadają o tym placu, to dopiero do ciebie dociera, że to jest pierwsze miejsce, które pamiętasz. Nawet nie wiedziałeś, że to się nazywa w ten sposób możliwe, a może wiedziałeś, ale to tam dotarło do ciebie, że jesteś. I już nie w trakcie eksperymentu i nie w trakcie dziwnej eksplozji, która najpierw była po prostu oślepiającym białym światłem, a dopiero po kilku sekundach dźwięk zaczął tak jakby wgryzać się basowo.
to przez ta dziwna chwila, w której byłeś w bardzo ciemnym pomieszczeniu, patrząc w oczy kogoś, kto cię złapał za kitel ręką, tutaj za ramię, i powiedział: zostaw to. Mrugnięcie oka, straszliwy gorąc w prawej dłoni, i leżysz, pół siedzisz oparty o coś, co się po chwili okazało być fontanną. Wieczór, wielki pusty budynek, siedzący na schodach w grupkach młodzi ludzie, patrzący albo w twoją stronę, albo właściwie w stronę oceanu za tobą. Bardzo ciepły wieczór, jakaś taka niewielka panika, co się wydarzyło. Ucieczka stamtąd, tak jakby ci świadkowie tego, że się nagle pojawiłeś, albo obudziłeś się, albo znaleźć miejsce, które znasz. To jest twoje skojarzenie z placem Słońca, kiedy teraz orientujesz się, że oni właśnie o tym miejscu mówią. Ja nie mówię tego wprost, to znaczy nie opisuję całej tej historii, bo nie chcę, żeby wszyscy znali dokładnie szczegóły, ale mówię, że czy to nie tam, gdzie Mike mnie znalazł? Wiesz co, ja tak sobie próbuję przypomnieć, Mike był troszkę zaniepokojony jak gdyby twoją sytuacją, ale nie mówił mi chyba gdzie spotkał cię po raz pierwszy. Posłuchajcie, ja już jestem trochę taki po tym łyskaczu, bo ja tam jeszcze ze dwie szklaneczki tego łyskacza tam sobie trzasnąłem, tak już jestem rozluzowany, łącza mi się gadulstwo, już jestem taki, wiecie, ja mam taką propozycję, bo jak gdyby ta druga moja strona pod tytułem bycie tym fikserem, załatwiaczem, powoduje mi pewne rzeczy, ja mówię, a posłuchajcie, bo i tak nie mamy planów na wieczór i mieliśmy sobie pójść do tego Malibu i że to takie, bo ja wam powiem, dlaczego mnie to tak męczy, bo wszyscy ostatnio opowiadają o tym miejscu, ono rośnie do jakiejś takiej rangi po prostu czegoś wyjątkowego. Ale kto opowiada o tym miejscu? No bo ja mówię wam, że jestem sobie w gabinecie u siebie i ciągle w jakiś sposób gdzieś w tle przewija się jak gdyby to miejsce. Dlatego, że ktoś opowiada, ktoś wspomina i właśnie ten nasz uczeń powiedział, że to jest miejsce, gdzie on odpoczywa. Ja już parę razy słyszałem, w ogóle ja tam nie wiem, co się dzieje, jeżeli chodzi o spotkania młodzieży. Może, wiecie co, może byśmy sobie zrobili takiego tripa wieczornego, byśmy się tam przyjechali, a ja wam wiem, powiem... Że nasi uczniowie tam odpoczywają? No podobno jest tam... Oni tam przychodzą... Jakieś miejsce to... dla narkomanów, szpunów... Kurczę... No ale... No to... Dobrze, no... Ja w sumie tak... Of ten jestem tak naprawdę zainteresowany, ale nie chcę za bardzo pokazać po sobie tego zainteresowania, bo to jest miejsce, które mi się kojarzy z moją aktualną sytuacją, tym skąd tu jestem. A ja mam jeszcze taką propozycję, bo oni mnie znają trochę od takiej strony, że tak powiem tego, i ja mówię, bo panowie, no nie możemy tam sobie pójść, nie wiem, pić albo ten, a jakbyśmy sobie tak, wiecie, na wyluzowanie dzisiejszego wieczoru, ja mam tu gdzieś, mogę szybko zorganizować w samochodzie gdzieś, mogę mieć z jednego jointika, może byśmy, panowie, tak wiecie, jointika, w samochodzik i tam, i zobaczymy, może się wyluzujemy wszyscy, może byśmy sobie, tak wiecie, delikatnie po prostu odpuścili, bo cały wieczór po prostu jakiś taki spięty, my mamy ferie przed sobą, tam nie możemy nic spożywać, a tak byśmy sobie, wiecie, inkognito troszkę tam sobie pooglądali. Co wy na to? No, trochę luzowania na świeżym powietrzu nad oceanem, myślę, że mogłoby nam dobrze zrobić po tym ciężkim wieczorze, aczkolwiek pamiętajcie, że już trochę wypiliśmy. Chyba w Stanach wtedy można było. No, w 76? Na pełnym luzie. Dobra, to ja tylko zmienię ten dres, bo w sumie zawsze do szkoły przychodzę w dresie. Na jakąś koszulę i dżinsy i możemy jechać. A ja mam propozycję jeszcze, żeby nie palić tam tego jointa, bo tam się mogą kręcić nasi uczniowie i w ogóle my jesteśmy tacy mniej lub bardziej rozpoznawani. Tylko, że ja idę w tym czasie do autka. Sekundę.
bo ja chciałem zaproponować, chociaż może to nie jest, pomyślałem sobie, że jako nauczyciel mógłbyś nie chcieć w samochodzie mieć takich rzeczy, tylko po prostu w domu. Mhm. Jesteś od rana w szkole, w sensie byłeś w szkole, więc nie wiem, czy zahaczenie przez dom, tym bardziej, że ta cała ten plac słońca jest po drodze. Ale jakby rozumiem twoją intencję, żeby nie palić na tych schodach, tylko może na przykład wtedy u ciebie w domu, czy coś takiego? Czy wolisz mieć go w samochodzie i zrobić to tutaj i od razu bić? Nie, spoko, to ja mogę... A czy ja mieszkam w domu, czy w mieszkaniu? Bo to jest jeszcze jedno takie pytanie. Ja myślę, że w domu jednorodzinnym bardziej, bo ty mi też wpisałeś to w postać i mi się to podoba. Twój ojciec rzeczywiście zostawił po sobie, co było trochę zaskoczeniem. Ale ten fundusz powierniczy, który starczył ci i na studia, nie musiałeś się o to martwić w trakcie studiowania o zarobek, więc sobie mogłeś łatwo odłożyć na domek. Dobra. Dobra, to tak robimy. To ja mówię, to dobra, to panowie, to może byśmy się ogarnęli, czy ty potrzebujesz się przebrać, albo potrzebujesz gdzieś tam się odświeżyć po dniu, czy się podrzucić do domu, czy wskoczyć po drodze, bo ja tego jointika moglibyśmy u mnie wypalić, a gdzieś tam w ogródku, a wy coś jeszcze potrzebujecie zdobyć? Nie, ja nic nie potrzebuję. Ja ogólnie chodzę ubrany w taką tam tweedową marynarkę, jak to przeciętny nauczyciel. Nie mam jakichś takich specjalnych potrzeb ubraniowych, tym bardziej, że jako umysł ścisły, bardziej skupiony na no to ja cisnę pracy. Ten pomysł. To ja, tak, ja mówię, to jest dobry pomysł, pojedźmy razem, ale jedziemy tylko we dwóch? Nie, we trzech. We trzech, aha. Bo, się... Zanim się przeniesiemy do domku Jacoba, jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, Bruce, przebierając się, rzuciłeś okiem pobieżnie na mieszkanie i rzeczywiście nie zniknęło nic więcej. Lekko poruszony jest ten stojak w sypialni z pierścieniem, ale pierścień jest. Więc pytanie, czy go bierzesz ze sobą, czy go zostawiasz na stojaczku? Drzwi wejściowe do mieszkania są niestety popsute. Nie dasz rady zamknąć drzwi bez wizyty jakiegoś ślusarza, albo jeżeli ty się na tym znasz samemu, naprawienia tego. Wiesz co, bo ja mam jeszcze klucze do mojego auta i to są jakby dwa super ważne przymioty dla mnie, dlatego gdzieś na górze szukam, myślę o takim miejscu, nie wiem, jakieś poluzowane panel, czy jakieś takie totalnie głupie miejsce, w którym można schować takie rzeczy, żeby ktoś tego nie będzie w tym miejscu szukał. Czy gdzieś tam, nie wiem, gdzie są liczniki od gazu za jakąś tam... Możesz mieć skrytkę. No dobra. To gdzieś tak może, w takim miejscu... Tak, może jakby przez to, że kiedyś też zgubiłeś go na dwa miesiące, albo, no nie wiem, jakimś odruchu paranoi albo wielkiej miłości do tego pierścienia wymyśliłeś skrytkę. To też fajny rys dla postaci. No, to jak mam taką skrytkę na szyfr, no to oczywiście, że zdejmuję obraz, wpisuję czterocyfrowy kod. Tylko nie mów jaki. Tak, otwieram, zostawiam te rzeczy, tak odkładając ten pierścień, już tak sekundę się waham, ale zostawiam go, zamykam, odwieszam obraz, na którym witam się uściskiem dłoni z jakimś bardzo ważnym, a nie obraz, tylko zdjęcie z jakimś bardzo ważnym, bardzo jakimś super popularnym playerem. Zakładam koszulę żółto, pstrokate kwiaty żółto, różowo, pomarańczowo, niebieskie z takim bardzo szerokim kołnierzem. Rozpiętą, pierwsze dwa guziki rozpięte i dżinsy i jasno-niebieskie, szerokie dzwony i schodzę na dół. A ostatnia rzecz, zanim się przeniesiemy, jest taka, że Odo, twoja prawa ręka, dłoń, ma bliznę, ma ranę. To jest coś, co się pojawiło, nie do końca wiesz skąd, ale jeszcze jako prowadzący eksperyment w Szwajcarii naukowiec tego nie miałeś, a kiedy byłeś już w Ameryce, czego się dowiedziałeś niedługo po tym, jak z tego placu słońca śmignąłeś rozeznać się, o co chodzi, to miałeś świeżą oparzelinę. I to taką dosyć mocną. Szukałeś wody zimnej, żeby włożyć w to. Prawa ręka, ona tak? Zajmuje ci cały... Tak, prawa ręka, całe wnętrze. No teraz to jest, wiesz, czerwone, taka trochę pozbawiona linii papilarnych, miękka tkanka. Masz normalnie czucie, ale tam wtedy przez pierwszy okres w ogóle twojego pobytu w Ameryce kojarzy ci się z bólem dłoni.
I teraz to wspomnienie to trochę jakby uruchomiło. A teraz przenieśmy się do domostwa Jacoba. Wziąłem butelkę na drogę jeszcze. Ja w takim razie, bo ja mam taki plan, żeby odstawić auto do domu, do siebie i tym autem tam do tego też nie chciałbym, żeby to był przesadnie jakiś super domek, tylko żeby po prostu był, tak jak wcześniej mówiłem, że ja odkładam te pieniądze, które mam, ten fundusz powierniczy, jak gdyby mi zapewnił przyszłość, nie wiem, tak sobie myślę kiedyś, że w momencie, w którym miałbym żonę, dzieci, to też chciałbym zapewnić taką przyszłość, jak mi zapewnił ojciec. W związku z tym podjeżdżam tym samochodem, chciałbym wszystkich ugościć, wyciągnąć jakieś tam drinka, zrobić. Gdzieś na podwórzu, póki jeszcze można posiedzieć, jeżeli jest jeszcze taka temperatura, jaka jest temperatura, czy to jeszcze jest znośnie na dworze do siedzenia, czy bardziej no, w domu? Nie, trzeba się ubrać na zewnątrz, 10 stopni. Nie, no to w takim razie w salonie wszystkich pójść i chciałbym delikatnie gdzieś pójść do takiego miejsca, gdzie trzymam takie rzeczy mniej oficjalne. Bo jak gdyby w związku z tym, że dzisiaj padło pytanie, czy masz coś w samochodzie, a ja miałem tylko klucz do kół, żeby się bronić, a trochę mi to ciśnienie skoczyło. Też w momencie, w którym wspomniałem o tym miejscu, to też mi przyszło jakiś dreszcz. A więc chciałem tam delikatnie, jakiś, mam takie miejsce, w którym bym trzymał na przykład taką rozkładaną pałkę. Do, nie wiem, czy wtedy były w tamtych czasach, albo taki delikatny jakiś taki, o wiem, takie są policyjne, w latach 20. były takie materiałowe, zakończone czymś mocnym, takie, żeby komuś po plerach dać. No i ja takie oldschoolowe, gdzie coś chciałem delikatnie schować w marynarkę, bo trochę się spietrałem, tego jointika wyciągam z jakichś tam moich zasobów i schodzę taki na pewniaku, że rozkręcamy imprezę. To tylko ci dodam, że oba aparaty telefoniczne, które po wejściu do domu miałeś po drodze, jeden na granicy salonu i przedpokoju, a drugi u góry w pokoju, w którym masz swoją skrytkę, sygnalizują lampką, że masz nową nagraną wiadomość na automatycznej sekretarce. Korzystając ze starych czasów, takie coś możemy mieć. Nie wiem, czy chcesz sprawdzić tą wiadomość, czy... To ja już wszystkich ugoszczę, że tak powiem, tam dam im driny, to chciałbym podejść do tego aparatu i dyskretnie w jakiś sposób tam, nie wiem, przez słuchawkę usłyszeć tą wiadomość. W wiadomości jest 5. Mhm. Zapełniają twoją skrzynkę. Mhm. I pierwsza jest z dzisiaj o godzinie 15. Mhm. Wszystkie są z tego samego numeru. 3 ostatnie brzmią tylko błagam, oddzwoń, a 2 pierwsze rozwijają bardziej informacje. Cześć, tu mówi Mike Johnson. Przyszedł do mnie facet, który szuka tego kolesia, którego ci kiedyś naraiłem. Pamiętasz? Któremu miałeś pomóc. Nie chcę mówić dokładnie, o co chodzi, bo pewnie pamiętasz. On z zagranicy potrzebował pomocy. Więc on go szuka i wygląda dosyć dziwnie i stwierdziłem, że dam ci znać, bo możliwe, że chciałbyś tego się dowiedzieć, bo możliwe, że ciebie też będzie wypytywał. Ja mu powiedziałem, że nie wiem, kim i w ogóle nie wiem, o co chodzi i sobie poszedł. Mhm. Druga wiadomość, bo to jest, wiesz, wiadomość nagrana. Mhm. Ten facet znowu przyszedł. Miał w ręku wielki łom i rozpieprzył mi samochód, ponieważ nie chciałem otworzyć. Zadzwoniłem po policję, ale mam nadzieję, że rozumiesz, o co chodzi. Może powinieneś o tym wiedzieć. Ja nie mam numeru do tego typa, któremu pomogliśmy, ale może będzie znał go, bo ten facet za pierwszym razem mi się przedstawił. Ma jakieś takie niemieckie nazwisko. Skojarzyło mi się tylko imię Odo, więc... Bądź ostrożny i uważaj. No i przecież jeszcze... do końca, to znaczy, że on rozpoznał, że Odo się nazywa Odo teraz, tak? Nie, on się dowiedział od typa, który do niego przyszedł, szukając według opisu Oda, że się przedstawił jako Odo. Jako on się przedstawił jako Odo, tak? Tak. Dobra. Mhm. No i w 3 następnych wiadomościach jest oddzwoń. Proszę, jak tylko będziesz mógł. Oddzwoń, błagam. On jest przestraszony. To ja zanim oddzwonię, to idę do Oda i tam delikatnie mu sugeruję jakoś zawinkla,
tam robię, żeby podszedł do kuchni ze mną i mam nadzieję, że nie zauważa, że liczę na to, że Odo w jakiś sposób tam powie, że na chwilkę musi odejść czy coś, żebym nie rozmawiał przy Brusie, bo nie wiem, jaka jest tam sytuacja świadomości Brusa tej sytuacji i tak chcę mu delikatnie dać znać, że jest jakiś dym. Spoko, ja nie zauważam tego. Okej, ja wstaję, mówię, a idę, wiesz co, idę do kuchni, muszę sobie lodu wziąć do drina. Tak, przynieś mi też trochę. Okej, spoko, za chwilę będę. Ja też korzystając z tego, żeby nie rozmawiać w ten sposób, ja wracam do tej wiadomości, tak, do tych wiadomości nagranych i mu odtwarzam to. Bez ogródek, jak gdyby próbuję w konspiracyjny sposób powiedzieć tego, czego się właśnie dowiedziałem. Więc teraz tak, ja na chwilkę wkroczę. Odo, ty się znasz z Mike'iem Johnsonem, miewacie co jakiś czas kontakt, masz go w relacjach, prawda? Tak, to jest jakoś tam się kolegę. Czyli taka dość dobra relacja. Mhm. I więc chyba przeszarżowałem przed chwilką, mówiąc w tej wiadomości, że on nie ma do ciebie numeru i zostawmy to. Po prostu w tej wiadomości, którą zostawił nagraną na telefonie Jacoba, nie było tego zdania o tym, że nie posiada twojego numeru. Nie mógł się do mnie zadzwonić, bo mnie nie było w domu. Całkiem możliwe. Natomiast on ciebie spotkał, tak jak ty napisałeś w mi wiadomości, w jednym z przytułków. Jak się bujałeś po tym całym Miami, nie wiedząc, co się dzieje wokół, to zacząłeś nocować w jakichś w tego rodzaju miejscach i on znalazł się cię, widząc, że jesteś zupełnie nie pasujesz do miejsca takiego, nie jesteś jakby przegrańcem, zaczął z tobą gadać i wtedy się pokumplowaliście. Hmm? Natomiast on nie jest bliskim znajomym Jacoba. On po prostu był znajomym, który wiedział, że Jacob pomaga w różnych sytuacjach i dlatego was skojarzył. No nie? Ale ja to dopytam, to znaczy, bo ja pamiętam, że ja jestem twoim bliskim znajomym tam. Ty jesteś moim bliskim znajomym, bo Mike nas skojarzył i potem ty mi pomogłeś, w związku z tym się zakumplowaliśmy, ale ja bym chciał powiedzieć. Znaczy, jeśli możemy się tak umówić, ja pomimo wszystko ja nie mówię wprost o swoim, skąd ja się tam wziąłem. Ja po prostu mówię, no bo uważam, że i tak nikt by tego nie, w to nie uwierzył, tak? To nie jest wow, zniknąłem, gdzieś tam pojawiłem się. Ja raczej ogólnie sprzedałem taką historię, że przeniosłem się z Niemiec i potem miałem jakieś problemy zdrowotne i właściwie tak naprawdę nie wiem do końca, jak to się, skąd się wziąłem. Mam, wiesz, no amnezja, coś takiego, także to nie jest jasna historia, tak? Ja ludzie, nawet moi bliscy nie do końca wiedzą skąd, ja po prostu sprzedałem tą historię, że no wiesz, tutaj ja miałem problemy, ale się podniosłem. Także tak, no ale Mike jest tak. Mike jest dla mnie bliską, ważną osobą. Mhm. No to znasz go na tyle, żeby wiedzieć, że o ile w pierwszej wiadomości to jest taki ton konfidencji, on wiedział, że skoro ciebie skojarzył z Jacobem, żeby zrobić fałszywe dokumenty, to jest moment bycia poza prawem, a nagle ktoś do niego przyszedł pytać się o ciebie, więc, że tak powiem, szeptał, ale już następne wiadomości to on jest przestraszony. Dlatego ja chciałem puścić jak gdyby te wszystkie wiadomości, żeby skrócić ten czas rozmawiania o tym, tłumaczenia i żeby jak najszybciej dać mu tą informację, że jest jakiś tutaj dym związany z tą sytuacją. Słuchaj, Jake, chyba będziemy musieli zmienić plany na wieczór. Coś złego dzieje się z Mike'iem i nie możemy go chyba zostawić w takiej sytuacji. A posłuchaj, bo Bruce jest dosyć dobry takim, że tak powiem, wysportowanym człowiekiem, który mógłby nam pomóc w tej sytuacji i może byśmy, nie wiem, opowiedzieli mu część prawdy, nawet nie opowiadaj historię, tylko powiedzieli, że nagle nam coś wypadło i czy mógłby nam pomóc po prostu, bo tak wiesz, we trzech to trochę by było jakoś raźniej, czy w jakiś sposób tutaj inaczej. Kurczę, no nie wiem, Bruce jest trochę nerwany. A z drugiej strony, no wiesz, że nie lubię mówić o swojej przeszłości i wiesz, że starałbym się, żeby to jednak wszystko zostało między nami. Kurczę, no
boję się podejmować ryzyko. Tylko z drugiej strony ja też, że tak powiem, chciałem fabularnie w jakiś sposób tutaj, żebyśmy tak, dalej... Ja wiem, ja próbuję właśnie cisnąć na zasadzie, no dobra, wiesz, ale wiesz, co trzech, to nie wiadomo, kto tam będzie, ile tych osób jest. Ja mogę, bo ja wziąłem jakąś pałkę, ale mogę tam pójść po coś grubszego na górę, choć nie lubię bardzo, jak gdyby się zajmować i w ogóle ta przemoc jest dla mnie ten, natomiast, no wiesz, no my się przyjaźnimy od dłuższego czasu, mi załatwia wiele tematów i czuję się, wiesz, zobowiązany, żeby, wiesz, pamiętaj, że w ten sposób będziemy musieli go również wtajemniczyć w twoje życie. No. Ale wiesz co, ja jestem gotów podjąć takie ryzyko, no, dlatego, że my się już kumplujemy jakiś dłuższy czas. On też ma swoje, wiesz, za uszami, bo ja tu wyczuwam, że jak gdyby, no, to dla mnie ta kontuzja, to jak gdyby, to może, wiesz, no, może ja bym go zabrał już, nie rób bardziej. Nie wiem, jak ty z tym stoisz, ale że mi się wydaje w porządku. No nie wiem. Może wtedy zadzwonić do Majka. Jakby co, bo ta rozmowa się toczy przy telefonie i myślę, że trochę zapominacie o takiej opcji. No tak, to na razie ignorując jakby sprawę Bruce'a, myślę, że najpierw trzeba by spróbować zadzwonić do Majka. No dobra. No to ja szybciutko, tylko co robimy z Bruce'em? Bruce tam siedzi, że tak powiem, się relaksuje, to ja może zrobię tak... Wiesz co, ja miałem Bruce'owi przynieść lód do drinka, weź lód, zanieś mu jakiegoś drina, a ja zadzwonię w tym czasie do Majka. Ogarniesz. Dobra, to ja idę do salonu w takim razie i z nowym browarem, z tym jointikiem przygotowanym i będę miał taki plan, żeby jednakowoż zmienić te plany, a więc tam będę i nie będę już naciskał na to, żebyśmy jarali, tylko włącza mi się taki tryb. Zobaczmy, co się stanie, jak do niego dojdziesz, dobra? Tak. No więc wchodzisz do salonu. Jest tam Bruce, możecie sobie pogadać. Ty będziesz, jak rozumiem, oddzwonił do Johnsona, czy nie? Tak, będę dzwonił do Majka. Chcę zobaczyć, czy uda mi się do niego. Na nowo włączam tą gadkę. No nie mogę w to uwierzyć, że Jerry taki dobry uczeń i tak dalej, i tak dalej. Tam też rozmawiam w międzyczasie o tym, że nie wiem, czy to dobry plan dzisiaj. Z jednej strony mam ochotę tam iść, a z drugiej strony, czy to jest dobry pomysł, bo pewnie wszyscy świętują te i że będzie tam mnóstwo naszych uczniów i że też my jesteśmy trochę wstawienia, więc tak trochę w tej rozmowie próbuję przygotować się na to, że możemy zmienić te plany. Ale też nie naciskam, próbuję przedłużać tą sytuację niepewności, dopóki nie dam znać odam. Nie, jak się mija? Odam, po prostu odam, bez odmiany. Halo? Halo, Mike? Odo? Tak, cześć, druhu. Co u ciebie? Co się dzieje? Słyszałem twoje wiadomości, które zostawiłeś u Jake'a. Mike! Musiałem mu powiedzieć twój adres. Komu? Facet się nazywa tak samo jak ty. To wiem, ale kto to był? Skąd on mnie wiedział? On na początku mówił, że jest pisarzem i chce napisać o naukowcu, który się nazywa tak samo jak on. To taki wesoły zbieg okoliczności. Ale potem... On mnie zmusił, Odo. Mike, potrzebujesz pomocy? Mike! Nie, chyba nic mnie nie jest. Słuchaj, mogę zaraz u ciebie być. On pojechał ode mnie. Musisz uważać. Gdzie nie pojechał? Wiem, czy mówił, gdzie on jest pojechał? Bardzo dziwny. Co? Czy mówił, gdzie pojechał? Jak mu powiedziałem twój adres, to po prostu adres. Wyszedł z domu. Cholera. Słuchaj, naprawdę, cię. Mogę zaraz u ciebie być. On mi coś zrobił. Co ci zrobił? Nie do końca jestem pewien, wiesz? Ale musiałem mu powiedzieć wszystko i wszystko mnie teraz boli. Ale nic mi nie jest. Leżę na łóżku, chcę zasnąć. Słuchaj, poradzisz sobie sam, czy mam przyjechać? Mów szczerze. Musisz uciekać. On jest straszny.
Ja zasnę już sobie, chyba mi już do mnie nie wróci chyba. Mike, dzięki za informację. Słuchaj, odwiedzę cię jutro. Prześpi się. Przepraszam cię. Ale nie, nic ja się nie stało. Nie chciałem, naprawdę. Chciałem po prostu dzwonić na policję. Wiesz, nie chciałem dzwonić na policję, dlatego nie zadzwoniłem na policję, jak on popsuł samochód, ale on jakoś się dostał do środka i rozłącza się. Okej, ja czuję lekkie przerażenie. Takie rozkojarzenie. A teraz już wiem, że coś trzeba z tym zrobić. I że chyba niestety będziemy musieli wtajemniczyć historię Bruce'a. Jeśli czujesz przerażenie, to chciałbym, żebyś rzucił na Keep It Together. Do rzutu dodajesz willpower. To jest 16 plus willpower 2. 18, tak? 18? Mhm. Okej. Okay. To działaj. Stres i strach nie przejmuje cię. Wziąłem się w garść. Wpadam do pokoju, gdzie siedzi Jake i Bruce. Mówię tak bardzo w kierunku. Nie wiem, no bardzo miałem ochotę jechać, wiesz. Słuchajcie, chłopaki, chyba całe nasze plany wieczorne wzięły w łeb. Chciałbym was poprosić o pomoc. Mój przyjaciel Mike dzwonił do Jake'a, zostawił wiadomość. Jakiś człowiek szukał mnie, zrobił mu krzywdę. Mike podał mu mój adres. Ufam Mike'owi, bo jest to człowiek, który, no cóż, można powiedzieć, że uratował mi życie. Podobno człowiek, który go skrzywdził, zna mój adres, więc myślę, że chyba chciałbym, żebyśmy pojechali do mojego domu. Zobaczyli, co tam się dzieje. Ewentualnie spoko, ale jak to szukał ciebie, to jesteś poszukiwany, czy ty... Nie. Najpierw powiedział mu, że nazywa się tak jak ja i szuka materiałów o naukowcu, o jego imieniu. Potem przyszedł drugi raz i zrobił mu krzywdę. Mike nie chciał mi powiedzieć, co to za krzywda, ale brzmiał jakby pobity, chociaż... To tylko nie ja, nie tylko ja mam obsesyjnych fanów, widocznie. Ale wiesz, bo my z Odą mamy niejedno za sobą i po prostu może być tam, nie wiemy, kto to może być, natomiast może być tam też niebezpiecznie. Czy piszesz się na to, żebyśmy tam jechali, bo też nie wiemy, jak się ten wieczór potoczy. Nie no, to nawet nie ma o czym mówić. No, w sensie, jak ma być niebezpiecznie w domu Odo? Nie, tylko że ten człowiek jakby go szukał, wiesz, to nie wiemy, jak zareaguje, nie? A więc to nie jest tak, że bardzo niego pytał podobno i wiesz, i jakoś tak, żebyś wiedział, że to może być jakaś, no, taka sytuacja, że może być niekomfortowa w każdym razie. Jasne, spoko. My właściwie przed chwilą wy mi pomogliście u mnie w domu, więc możemy równie dobrze. Więc ja też... Z drugiej strony, wiecie, tak sobie teraz myślę... Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, żeby jechać do mnie do domu, skoro jakiś wariat, który niszczy mojemu przyjacielowi samochód tylko po to, żeby mnie znaleźć, zna mój adres. A ja właśnie bym zrobił tak, żebyśmy tam pojechali nie bezpośrednio do ciebie, tylko że spróbowali tam pobawić się w detektywów. No, jak już zaczęliśmy dzień od śledztwa, to możemy kontynuować po prostu. Może byśmy tam podjechali. Tak, tylko że będzie nas... już jest późna i co? Będziemy siedzieć przed domem i obserwować? No możemy delikatnie wejść, zobaczyć, rozejrzeć się w okolicy. Nie? A ten twój kolega wezwał policję? Nie wezwał policji. No właśnie to jest trochę dziwne. Nie chciał wzywać policji, bo nie chciał ściągać uwagi policji na mnie. Noszę brew.
No cóż. Cisza nastała. Zastanawiam się. No to panowie, ale co robimy? Bo ja też, już jestem troszkę w trybie gotowości i nie wiem, czy ciśniemy, nie ciśniemy, czy odpuszczamy, czy jedziemy jarazielsko nad oceanem, bo ja już po prostu dzisiaj wszystkie plany mi rozsypuję. Sytuacja dla mnie jest zbyt napięta, żeby pójść teraz jarać blanty, jeżeli szuka mnie jakiś dziwny koleś, który nie cofnie się przed skrzywdzeniem człowieka tylko po to, żeby mnie znaleźć, to ja na pewno nie będę teraz swobodnie palił blantów nad oceanem. Dobra, gdzie byś chciał jechać? Czy jedziemy do ciebie do domu, próbujemy tutaj wytropić? Bo ja wiem, ja mam paru takich znajomych, że mógłbym, popytać, czy oni go znają, czy kto to jest? Myślę, że to jest dobry trop. Myślę, że może ktoś z twoich znajomych coś by więcej wiedział. No dobra. I teraz pytanie do mistrza gry. Mhm. Posłuchaj, czy ja mam jakąś tam siatkę, bo ja tam w tej mojej historii opowiadałem o tym, że ja się tutaj wychowywałem, tak, i że poszedłem na te studia, ale mam mnóstwo znajomych gdzieś tam z dzielni, czy jest ktoś taki, do kogo mógłbym zadzwonić w tej sytuacji, czy to jest na przykład jakiś, średni człowiek, który coś ma wspólnego z narkotykami w tej dzielnicy, albo ktoś taki, kogo mogę znać z takich... Ale wiesz co, jest tak, po pierwsze znasz bardzo wielu różnych cichociemnych ludzi, ale nie wziąłeś takiego adwantażu, nie wiem jak on się nazywa, zalety, jak sieć kontaktów, czyli teoretycznie, mechanicznie nie masz tego zagwarantowanego. Mógłbyś dzwonić do kumpla, żeby pogadać, ale właściwie co ty masz mu do powiedzenia? Znasz adres Majka, ale nawet nie wiesz, jak wyglądał ten człowiek. Więc możesz pytać się, czy w Miami są ludzie, którzy szukają naukowców, udając pisarzy. No to jest, rozumiesz, trochę zbyt ogólnikowe pytanie. Więc jak jestem gotów na wszelkie pomysły, tylko jaki jest pomysł troszeczkę konkretniej? A może bym mógł zadzwonić do kogoś, kto mógłby nam przyjechać parę razy obok tego domu i powiedzieć, czy tam się coś dzieje niedobrego. Na przykład to na pewno. Chociaż nam to wykluczyć za obietnicę jakby tam odwdzięczenia się. A czy mam jakiś taki, mogę sobie wymyślić jakiegoś średniego człowieka w tym półświatku związanym z narkotykami albo z jakąś tam gangową grupą, który miałby jakiś podsłuch, tak? Kto miałby jakiś podsłuch? Który miałby jakiś posłuch. Posłuch na dzielni, jakiś, prezentował się groźnie, żeby ewentualnie... Jesteś pośrednikiem, więc na pewno znasz takich ludzi, a z historii twojej postaci wynika, że jesteś w takiej dzielni oraz masz takie predyspozycje, żeby się dogadywać z ludźmi, więc totalnie możesz wymyślić sobie kogoś, kto może się przejechać kilka razy wokół domu Odo, żeby sprawdzić, czy tam jest jakiś cichociemny. Pretekstem, tak do środka, zobaczyć, czy... tam nie ma. No to czy odgrywamy to fabularnie, czy możemy po prostu określić? Tak. Zadzwoniłeś do kogoś, kto powiedział, że to zrobi i jak potrzebuje tylko adresu i jak tam będzie miał jakieś informacje, to znajdzie budkę telefoniczną i do ciebie oddzwoni. Dobrze. Do domu? Dobra. Jak najbardziej, a więc ja mu proponuję, tylko, że To potrwa x, pół godziny do godziny. Co w tym czasie? Czy sobie siedzicie w domu i pijecie whisky, czy coś innego? Chcecie, możemy tam przeskoczyć też od razu, w sensie czasowo. Jak chcecie. Znaczy ja bym chyba przeskoczył już. Ja już i tak whisky nie będę pił. Ja już jestem zdenerwowany, ja już jestem trochę wyprowadzony może z równowagi całą tą sytuacją, tym, że Mike został przez kogoś zraniony. I tym, że ktoś mnie szuka, więc ja już jestem... Kolejko. Bruce, ty coś chcesz? Bo... Tak, bo ja w sumie jakby czekałem na moment jakiegoś wyjaśnienia, ale tak widząc Odo, że tak nie chciał za bardzo o tym mówić i od razu zmienili temat,
To tylko dodaję, no, że okej, no jeżeli masz jakieś kłopoty, no to chętnie ci pomogę. My znamy się nie od dzisiaj. I później słysząc, jeżeli słyszałem rozmowę Jake'a, jak zamawiał... Nie, to chciałem wyjść i zrobić, nie postrzegłem. Okej, dobra. No takiego, to... Jake'a też nie znałeś. No właśnie, bo chciałem właśnie do tego nawiązać, że tutaj, ale to może będzie na później ten... Nie, żebyś ty był świętoszkiem. No tak, ale okej. Więc jeszcze chciałbym, nie wiem, pewnie kija baseballowego nie masz w domu, a to jest jakby moje ulubione narzędzie w takiej sytuacji. A ja poproszę do góry i jeden się zastanawiam, tylko pytanie, co my chcemy robić, bo w zależności od tego telefonu to zobaczmy, czy będziemy dalej rozgrywać. No, ja mówię, że jakby co jest, mogę być przygotowany na różne możliwości, ale też nie mówię za wiele. Próbuję meandrować tym językiem, żeby mówić jak najmniej, ale z drugiej strony też dawać takie niedopowiedzenia związane z tym, co robię, że to wszystko jest gdzieś pośrodku. I chciałbym przewinąć się fabularnie też do tego telefonu. Ja to rozumiem. Rozumiem intencję Odo, który jest w nerwach i chce się dowiedzieć, co się dzieje, ale totalnie też sobie wyobrażam, co takiego musi czuć Bruce, który jest lekko wcięty. Ma dwóch typów, którzy są kumplami z pokoju nauczycielskiego, albo nie, i miny mają nietęgie. I jednego szuka policja, drugi nagle... załatwia. No tak, to, jakby to też jest tak, że ewidentnie zmieniło się twoje nastawienie, Odo, do wszechświata po tym telefonie, więc to też na pewno widać. Natomiast telefon odbywa się szybko, więc przeskoczmy do niego. I telefon informuje cię, drogi Jacobie, że nikogo tu nie ma. Co jest kilka samochodów zaparkowanych na krawężnikach w pobliżu tego miejsca, ale przyglądałem się, w środku nie czeka nikt. Podszedłem, zapukałem, jest cisza. Nie mów koledze, ale włamałem się do środka, żeby sprawdzić, co i jak, żeby kurwa nie chodzić dwa razy. W domu też nikogo nie ma. Zamknąłem po sobie, więc nawet nie zauważy. No i co, Jakey? Jak chcesz, to mogę tu gdzieś się przykitrać, żeby sprawdzić, czy ktoś przybędzie. Albo iść dalej spędzać piątek. Nie, to ja chyba już stwierdzam, że nie będziemy go trzymać. Natomiast, i że bardzo dziękuję mu za pomoc i że jakoś się tam odwdzięczę mu przy najbliższej okazji. Chyba, że ja chciałbym od razu. Bardzo mu dziękuję. I też próbuję tą rozmowę tutaj. No i przychodzę i dzielę się tym, że tam nikogo nie ma. Natomiast pytam się, jak ten Mike, ten znajomy, co z nim, jak on się czuje, czy nic mu nie jest. Wiesz co, Mike powiedział, że no cóż, powiedział, że jest cały obolały, ale powiedział, że da radę. Z drugiej strony proponowałem mu 2 czy 3 razy, że przyjadę do niego, powiedział, że nie trzeba i żebym uważał na siebie. Myślę, że Mike wie, o czym mówi, aczkolwiek obiecałem mu, że jutro go odwiedzę. No to ja też nie wiem, jaki może być punkt zaczepienia, bo ja ci proponuję, albo możemy sobie pić dalej, albo możemy się relaksować, albo możesz się przekimać u mnie, ale z jednej strony, albo możemy jechać do Majka, zobaczyć, co z Majkiem dzisiaj, albo możemy jechać do ciebie do domu, ale z tego, co wiem, tam nikogo nie ma. To znaczy, no dobra, powiem ci, co wiesz. Że w związku z tym, że... Zadzwonię do kolegi, żeby tam pojeździł, żeby zobaczył, co... Może pojedźmy do Majka, skoro i tak już coś trzeba zrobić, a ja jestem zdenerwowany tym wszystkim. Może chociaż Majkowi pomożemy. No ja też jestem. No, Bruce, no to, bo to jest tak, że ja mam, wiesz co, bo to akurat nas nakryłeś tutaj na takich kłopotliwych, że tak powiem, zależnościach, które my mamy. Też nie chcemy, no jest tak, że ja mam dużą ilość znajomych jeszcze z młodzieńczych lat i tutaj sobie pomagamy jakoś na dzielni. No z drugiej strony jestem psychologiem i próbuję pomagać w inny sposób ludziom. Ogólnie jestem pomocny w szerokim spektrum tego znaczenia i jeżeli bym mógł tobie pomóc kiedyś, to tam pomogę. Natomiast no tutaj coś jest niebezpiecznego, a ja bardzo bym chciał pomóc koledze Odo i no byśmy pojechali zobaczyć, co z tym Mike'iem. Czy chciałbyś pojechać z nami, czy chcesz jechać do domu i jak gdyby już wyluzować?
Bo ty silny, fajny, duży chłop jesteś, inteligentny, to bardzo, bardzo miło, to wydaje mi się, moglibyśmy się przyjechać z tobą. Nie puszczę was samych, widziałem, jak sobie ledwo poradziliście z 16-latkiem. Jeszcze tak, już czując się jednak, no, Bruce chce nam pomóc, a mówię mu, słuchaj, prawdopodobnie rozpoznajesz, że nie mam amerykańskiego akcentu i że mój angielski nie jest oficjalny, nie jest moim językiem. Coś się domyśliłam. Że jestem imigrantem ze wschodnich Niemiec. Wiesz, była taka głupia historia. Po przyjeździe z Niemiec miałem zapaść, miałem załamanie nerwowe, skończyłem w przytułku. Mike mi pomógł. Potem dzięki Jacobowi znalazłem pracę w szkole, podniosłem się. Także wiesz, no, to jest mój przyjaciel, dlatego chciałem cię wprowadzić w tą całą sytuację, żebyś nie był, żebyś wiedział, o co chodzi. Spoko, jedźmy. Jeżeli tam coś się dzieje złego, to może po drodze mi możecie resztę powiedzieć. Ja też... Myśląc o tym, co zabrałem, zastanawiam się, czy z jednej strony na wszelki wypadek wchodzę na górę, idę do tego mojego schowka, może jakiś baseballowy by się znalazł jako główne narzędzie tortur znanego baseballisty, a więc tak sobie stwierdzam, że może ten kij, o który zapytał wcześniej, to ja bym może wziął ze sobą. Słuchaj, ty jako pośrednik możesz nie mieć zwykłego kija baseballowego, tylko możesz na przykład mieć kij baseballowy podpisany przez Brada Wanamakera z roku 69 po meczu o mistrzostwo coś tam. Na zasadzie, że kiedyś ci wpadł w rękę. Dobrze, to żeby zaimponować koledze, to taki kij baseballowy bym wziął. Nie wiem, jak jest Odo, jeżeli chodzi o przemoc, natomiast ja bym tam wziął, mimo tego, że się brzydzę bronią, ale coś widzę, że to jakaś sytuacja bardzo, ten to jakiś tam dla bezpieczeństwa, którym miałem rewolwer, bym wziął ze sobą, ale nic nie mówił chłopakom, tylko tam gdzieś go schował, skitrał pod ten, bo ani z niego nie korzystałem w sytuacji takiej, żeby czynnie z niego korzystać, ale z drugiej strony, jak już mam wybierać. Drugą tą packę, którą miałem przy sobie, to mam taką drugą i też bym chciał znieść i powiedzieć, tak wyjść, że tak powiem, cały na biało, położyć to na stole, pokazać, że to jest bardzo fajny kij specjalnie dla mojego kolegi. Tutaj mam dwie packi, no i jak mamy się zbroić, mimo tego, że nigdy nie musiałem korzystać z jakichś takich przemocowych rzeczy, to może pójdźmy tam jakoś przygotowani, jak już mamy coś z tym robić i ewentualnie szamotać się z jakimś człowiekiem, który cię szuka. Może tak być. Ja tylko wspominam o tym, że następnym razem pamiętaj zawsze, jak będziesz wiózł kij baseballowy w bagażniku, to lepiej mieć też rękawice i piłkę, bo wtedy się zawsze możesz wytłumaczyć policji, że jedziesz na trening. I dlatego idę na górę i przyciągam jakąś taką bardzo fajną rękawicę z podpisem kogoś i piłkę z podpisem kogoś i to wszystko przynoszę na dół. A tobie, Bruce, robią takie też pargałe, czy raczej nie jesteś wielkim fanem baseballa z podpisami i tak dalej? Nie, no robią strasznie i w ogóle po raz kolejny zastanawiam się, z kim tu ja mam do czynienia i przypominam się, jak mi matka mówiła, że mam iść do szkoły uczyć i będę miał spokojnych znajomych i spokojne życie i tak. What? To w My takim razie chciałbym, żebyś rzucił dwoma kostkami na swoją zawadę poczucie winy. Bo w innym świecie ten kij mógłby być podpisany Moses Harrington. I to jest 7. Jak nic więcej do tego nie dodaję, to po prostu 7. No to... to ja mam 3 holdy na te poczucie winy. Natomiast no, zacznijmy od tego, że podpisany kij wiązał się z refleksją, tym bardziej, że dzisiaj wieczorem, 2 godziny temu może, rozmawiałeś przez telefon z Mosesem, że przypomniało ci się, że to ty podjąłeś decyzję, który z was będzie grał, a który pojedzie na wojnę. I jedziemy do Mike'a Johnsona. Mike Johnson mieszka w Miami,
nie w tej takiej waszym sąsiedztwie, tylko jakiś kawałek drogi stąd, ale powiedzcie, jeżeli jest inaczej, zajeżdżacie... W trochę bardziej ubogiej dzielnicy. Okej, okay. Social worker. I jest to może nawet taki blok komunalny, to nie jest specjalnie częsta rzecz w Ameryce, ale skoro to... Chociaż nie, bo wcześniej przez telefon mówiłem, że on podszedł do domu, więc to jest taki biednej wartości, ale dom jednorodzinny i w nim mieszka sam Mike. Od razu widać na podjeździe samochód z przebitymi oponami, bo stoi krzywo. Po chwili patrzycie dętki po dwóch stronach, ale także wybita jest okno od strony kierowcy, zbite oba reflektory z przodu. Ewidentnie ktoś tłukł w to, bo widać też na podjeździe resztki tych takich plastikowych reflektorów. No i ciemno wszędzie. Ja patrząc na ten samochód sobie wyobrażam straszną wizję, w której to moje Shelby ktoś tak zniszczył i... A ja patrząc na ten samochód, patrzę na, jak gdyby próbuję sobie skonstruować postać człowieka, który jest w stanie tak bardzo z takim determinacją po prostu niszczyć to, w jakim on musiał być rage'u, albo w jakimś, jak systematycznie, czy z drugiej strony ktoś śmieszkował, jak gdyby rozwalał kolejną rzecz, czy w jakimś takim po prostu szale i próbuję to wszystko dopasować, próbuję jak gdyby gdzieś w głowie znaleźć, jak ten człowiek, jakie miał pobudki, tak, to znaczy... Gdzie, kim mógł być, tak? Czy jakimś agresywnym, atywistycznymi instynktami człowiekiem, który rozwala wszystko, czy z drugiej strony jakimś takim psycholem, który... No więc próbuję to sobie wszystko przedstawić. Obie te opcje, a jest jeszcze więcej. Ktoś zdeterminowany, albo ktoś, kto chce ukarać kogoś. Natomiast to narobiło na pewno sporo hałasu. Jeżeli pamiętasz, z 15 z minutami była pierwsza nagrana wiadomość, więc w ciągu dnia, ale jesteś w biedniejszej dzielnicy i może tutaj takie hałasy się zdarzają. Jest ta moja biedniejsza dzielnica, moje okolice, czy nie? Jak chcesz, może to być tak. Jak sobie ja sobie myślę, czy jest ktoś w okolicy, kogo mógłbym kojarzyć, ale takiego nie wiem, znajomego, że mógł zapytać, czy może był świadkiem, albo... Bo rozumiem, że już jest noc, czy jest jakaś taka 21? Tak, teraz jest, nie, bardziej 23, w pół do północy. No to dzisiaj się chyba już nie dowiemy niczego, chyba że to jest ktoś bliski, do kogo mógłbym podejść i zapytać, jak wyglądał, albo idziemy prosto do Majka. No to twoja sprawa, czy idziesz do Majka z kolegami, czy idziesz do swojego Majka? Ja w ogóle się nie zastanawiam. Proszę tylko, chłopaków, chodźcie ze mną i biegnę do drzwi domu. Mhm. Dobra. Tak jak je znasz. Tutaj nic nie widać, uszkodzeń, dzwonek, ding-dong, bądź pukanie, które zapisujesz. Zamknięte są, tak? Słucham? Zamknięte są drzwi. Tak, tak. Dzwonię, pukam, tak niecierpliwie. Trochę tak nawet nachalnie bym powiedział. No, po takich, wiesz, 5 może sekundach wszyscy macie świadomość, że zapaliło się światło u góry. To się jakby czujecie to w ten sposób, że kątem oka widzicie na trawie poblask z szyby na piętrze. No nie? I po chwili też słychać drzwi otwierane u góry gdzieś. Kroki po schodach. Tik, 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 tik. Zapala się światło w przedpokoju. Te drzwi mają takie podłużne na środku mleczną szybę, że nie widać na wskroś, ale widać, że ktoś podchodzi. Kto tam? To jest głos Majka. Mike, to ja. Odo. Jesteś sam? Jestem z przyjaciółmi, z Jake'iem i z jeszcze jednym kumplem, ale to są sprawdzeni ludzie. Jake, jesteś tam, Jake? Jestem, wszystko w porządku, tylko się martwimy o ciebie, wiesz, dlatego, że widzieliśmy autko i chcielibyśmy z tobą porozmawiać chwilkę. Otwierają się drzwi, ale na tym takim łańcuszku. On patrzy, szybko przebiega po was Odo i Jacob, ale zatrzymuje się na Brusie. Hej. Posłuchaj, bo wiesz... No, on ci może... No dobra, mów.
To jest nasz przyjaciel, Bruce, i jak gdyby to jest taka osoba, która była dzisiaj z nami i też wiedząc o tym, co się dzieje. To... Możliwe, że to często się nie będzie zdarzyło, więc Bruce, proszę cię, żebyś rzucił na swoją zaletę znany. O, jak bardzo chcę, żeby weszło. No. 8 i 5. Czyli dodajesz do tego charyzmę. 13, charyzmy mam 1. 14. No to ta osoba zna twoją reputację, a ty możesz zdecydować, co słyszała, ale nie będzie tutaj specjalnego wpływu na to, po prostu fabularnie możemy się tym zająć. No to... Ale w tym kontekście na razie on jeszcze nie rozpoznaje, tylko odhacza ten łańcuszek, otwiera wam drzwi. Widzicie, że jest spłoszony, bo patrzy na podjazd. No wchodźcie. Ja już spałem, ale już wszystko w porządku. Zamyka drzwi z wami. Ja się mu tak dokładnie przyglądam. Chcę zobaczyć, przyjrzeć mu się, czy jak mówi, że wszystko w porządku, to ja tak nie do końca wierzę, że wszystko w porządku. Ja mam tak samo, że znam go i tak jest strasznie wystrachany, taki nie przyjęty. Jest właśnie tak. Ja się z nim witam i się przedstawiam. Bruce Howard. Tak, w momencie, kiedy zaczynasz mówić nazwisko, to on widzisz, że cię rozpoznał. Nie, że się uśmiecha, zwykle to jest uśmiech, ale no, widzisz w oczach zmianę. Jako człowiek, który wielokrotnie byłeś rozpoznawany, wiesz, że to się zadziało i on mówi, cześć, jestem Mike Johnson, miło mi poznać. Wow. Ja mam takie pytanie mechaniczne. Czy ja mam deklarować na przykład, że chcę użyć ruchu? Jak? Zwykle jest tak, że rzeczy, które opisujesz w fikcji, powodują, że ja proszę o ruch. Ale jeśli ty chciałbyś wykonać jakiś ruch, na przykład read a person jest takim ruchem. To była moja takie sugestia, że chciałbym read a person na przykład zrobić. Nie? Super, to jest bardzo deklarowane przez ciebie. W sensie tak, że właśnie, że no, próbuję go wyczuć, tak? Bo mam wrażenie, że przeżył jakąś traumę i że czy też przeżył więcej niż nam mówi. No to rzuć proszę dwoma kostkami i dodaj intuicję do tego. 11 plus 1, czyli 12. To możesz zadać jedno pytanie. Rzuć okiem na te pytania, a w ogóle wszyscy rzućcie okiem na Reed Epperson, bo to jest bardzo ciekawy ruch, ja jestem jego dużym fanem. Te pytania to nie jest twoje pytanie w twojej postaci do tamtej postaci, tylko ciebie gracza do mnie mistrza gry. Ja powiem wtedy szczerze, zgodnie z prawdą, co twoja postać wyczytuje w intencjach, w empatii, w jakimś ruchu, wiesz, w body language'u. Pytanie are you lying można zadać tylko i wyłącznie w danym momencie i dotyczy to zdania wypowiedzianego właśnie przez tego, kogo czytasz. Jesteście w przedpokoju, on jest lekko otumaniony, ale rzeczywiście też zaspany. Najprawdopodobniej spał. Ma trochę, wiecie, przygniecione włosy. Natomiast nie widać... Jest normalnie w ubraniach cywilnych, w swetrze, w spodniach, w kant. Nie ma żadnej rany na twarzy. Nie jest zgarbiony, czy tam, nie wiem, przekrzywiony czymś, co mogłoby go boleć. I przez chwilkę stoi w tym przedpokoju, a potem mówi, przepraszam, chodźmy. Chcecie się czegoś napić? Tak, wodę poproszę. To może chodźmy do salonu. Pokażesz, gdzie jest salon, ja przyniosę jakieś napoje. Mhm, dobra. No i ja bym chciał pójść z nim po napoje, żeby mu pomóc. Okej. I od razu zadać pytanie z Reed a Person, i gdyby ocenić, jak się czujesz w tym momencie. To jest pierwsze tam pytanie i próbuję ocenić jego stan. Czy ten stan w stosunku do tego, co było wcześniej, jest taki, jak był, czy coś stale na niego wpłynęło, na przykład, że czuje się zagrożony, prześladowany, czy w taki sposób. Dobrze. Więc kiedy przygotowujecie napoje, a ty się mu przyglądasz, to on jest... wybudzony i skupiony na sobie. Sam próbuje zrozumieć, co się dzieje. Widzisz, że jest zaniepokojony tym, że nie do końca zna jasną odpowiedź na to, co się dzieje, ale nic mu nie jest fizycznie. Jest po prostu taki zaaferowany tym, co się wydarzyło wcześniej. Próbuje sam odgadnąć, jaki to wpływ miało na niego to, co się stało wcześniej.
A jeżeli chodzi o tą postać, jak ją znałem wcześniej, to znaczy z jego takiej wycofania, takiego przejęcia, nie ma takich, czy to jest coś odbiegającego. Nie, chodzi ci o te informacje nagrane na telefon? Tak, znaczy i informacje, i tak jak on się tłumaczy, i tak jak jest wycofany. Czy on zawsze taki był? Bo jak nie, myślę, że... nie. To jest raczej mocno stający na nogach taki, wiesz, no taki facet, który spotkawszy w domu bezdomnych faceta, zagadał z nim, wiesz, odważny. To jest pewna odwaga, żeby się dowiedzieć, rozpoznać, stwierdzić, a kurwa, zadzwonię po Jacoba i niech załatwi mu dokumenty. Więc on jest jurny. On jest człowiekiem czynu, a... teraz jest zgaszony. Rozumiem, dobra. Przychodzicie do salonu. A, to jest... bo jak zanim... Proszę. Jak byłem na chwilę sam z Odo, to tak pytam go, Jake pomagał ci załatwić obywatelstwo? To... czy w sensie... nie masz obywatelstwa, tak? Czy takie nie do końca legalne? Znaczy, no tak, wiesz, były problemy z uzyskaniem obywatelstwa, byłem nielegalnym imigrantem, miałem przez to, wiesz, zapaść nerwową, no i Jake jakby mi to trochę ułatwił. Wiesz, no, sprawy imigracyjne nie są proste. Ja teraz tak, zachowując się w ten sposób, że już znałem tą zagadkę, jeżeli już wiem, o co z tym chodzi, to takim trochę takim patriarchalnym tonem, no, że nie zostawimy cię i że okej, będzie dobrze, pomożemy ci. Dzięki, już z Ameryki. Rozgryzłem, tak. Dobra, super. Wchodzą Jacob i Mike, mają dla każdego szklankę wody. Mike właśnie jest taki powolniejszy, wyciszony. Siadacie sobie wszyscy przy stoliku kawowym takim w salonie. Salon raczej biedny, ale wszystko tu na miejscu jest. Mike, opowiedz dokładnie, jak wyglądała ta sytuacja. Czy... słuchaj, ja ci przepraszam w ogóle. Mike, nie przepraszam. Przyszedł facet. Ja dopiero co wróciłem z domu. Zrobiłem sobie obiad. Wysoki taki w jakimś płaszczu, mówił z akcentem niemieckim. Trochę takim jak ty, no nie? I on mówił, że znalazł informację, że ja pomagałem niejakiemu Odo Verlorenowi i że on też się nazywa Odo Verloren i że on jest pisarzem i bardzo chciałby napisać przynajmniej wywiad, a może też książkę, bo wie, że Odo Verloren, któremu ja pomogłem, jest bardzo poważanym naukowcem, więc znalazł taką ciekawostkę i chciałby to zbadać. Ale ja mu powiedziałem, no wiesz, teraz spogląda na chwilkę na Bruce'a, tak jakby sprawdzał, na ile może sobie pozwolić, ale kontynuuje. No nie chciałem się przyznawać do tego, że mamy jakiekolwiek kontakty, no bo powiesz, no to są twoje sprawy i wolałbym tobie powiedzieć, że ktoś cię szuka, żebyś sam zdecydował, no nie? Nie, no masz rację. No więc tak. Powiedziałem mu, że nie znam tego typa i że to musiała być jakaś pomyłka. Wiesz, on nie mógł dotrzeć do dokumentów, wiesz, no mojej firmy, no nie? Że ja się tobą zajmowałem czy coś takiego, to jest jakaś bzdura. No ale on, słuchaj, po pół godzinie usłyszałem, jedząc obiad, walenie. Ja podchodzę, otwieram drzwi, a on łomem wali w samochód, więc ja mówię, wypadł z baru, co jest? Zacząłem krzyczeć, a on od razu przestał, tylko się skierował w moją stronę i mówi, powiedział, że kazał mi wpuścić się do środka, bo musimy porozmawiać o Verlorenie. Więc ja mu powiedziałem, że nie mam mowy, zatrzasnąłem drzwi. I krzyknąłem, że dzwoni na policję, ale po chwili się zorientowałem, że nie mogę dzwonić na policję, no bo wtedy wiadomo, no nie, co się stanie. Więc ten typ tłukł mi samochód, no. Myślałem, żeby wyskoczyć, do niego wziąłem nóż z kuchni, no ale nie mogłem tego zrobić. Nie wiem, on widzicie, jest zagubiony. Ale nie mogłeś tego zrobić, coś ci zabraniało? Nie wiem. Chyba bałem się po prostu. To jest czarnoskóry mężczyzna w wieku 41 lat, o słusznej postawie, o ciężkiej pracy. No właśnie. Z ciężkiej dzielnicy. To wszystko się sumuje. To jest twardziel.
I on teraz, jak widzicie, jest zaskoczony tym, że nie był twardzielem. A jak wyglądał ten gość? O. Nie wiem, w moim wieku, chociaż trudno stwierdzić, no, miał taki kapelusz, taki trochę oldschoolowy, trochę zasłaniał mu twarz, wysoki, szczupły, taki płaszcz szary wisiał mu na tych ramionach, miał taką teczkę skórzaną, śmieszne, takie bardzo wypolerowane buty, takie lakierki. Wyglądał jak taki bardziej urzędas niż pisarz, ale taki nieprzyjemny, bo wyższy ode mnie. Ale chudy taki, no przecież bym go złamał w kół. Tak? To znaczy on z niemieckim akcentem. Z niemieckim akcentem, no. Niemieckim akcentem. Czy przypominał mnie z wyglądu? Nie, zupełnie nie. Znaczy nie wiem, tak jak mówię ci, nie widziałem do końca. A to może, ja tak odopytam, a może to jest jakiś to twój znajomy? Jak tego nie widziałeś? Widziałeś jego twarz? Widziałem go przecież. Kiedy rozmawialiśmy przez drzwi, to nie pamiętam jego twarzy. Czekaj, to jest bez sensu. On potem przestał walić w samochód i gdzieś polazł. Nie wiem, może on się przestraszył, że ja zadzwonię na tą policję. Ja oczywiście nie zadzwoniłem, zastanawiałem się, co zrobić. Ale zaraz się okazało, że on obszedł dom i wszedł. Potem to sprawdziłem przez okno kuchenne. Stłukł je i wszedł do środka i... Ja poszedłem tam, usłyszałem dźwięk, spotkaliśmy się w kuchni, on cały czas miał ten łom w ręku, ale już mówił spokojnie i mówił, że mam się uspokoić i on tylko chce porozmawiać o Ferlorenie. Ja mu powiedziałem, żeby stąd szedł, ale on się zamachnął tym łomem. Ja zamknąłem oczy i... Nie. Kurwa, Macie, ja nie pamiętam, co się stało. Ja nie wiem, co się stało. Ja wstaję z tej kanapy i podchodzę do okna i patrzę przez okno. Tak trochę, żeby... Bo chyba mi się kojarzy ten gość. W sensie, być może, to może być ten sam, który... W sensie, nie mówię tego, tylko to jest to, co myślę. I tak patrzę przez okno i... zamyślam. Ale... W sensie, chcąc jakby ukryć moją re... Rozumiem. Wiesz, no jest noc, jest pustawo, nie ma nikogo poza popsutym samochodem. A ja tak patrzę, że się denerwuje trochę ten Maki, już jak gdyby ta sytuacja go tamten. Ja tam wiem, czy on czasami sobie pije jakiś alkohol, czy jakiś coś takiego, wiem, nie. Czy to jest u niego. On jest trzeźwy, tak, ma po rodzinie, po kłopotach rodzinnych, to bardziej ty, Odo, wiesz, że on nie tyka żadnych używek. Mhm, dobrze. To jest przeszłość. To nic nie robię, w takim razie rozglądam się, czy gdzieś jest alkohol, ale z drugiej strony nigdzie nie ma, a też głupio proponować, bo chciałem jakoś go wyluzować na chwilę. To ja bym wykorzystał to swoje read a person teraz. Mhm. Zadał pytanie, co Mike, tak, bo to ja tobie zadaję to pytanie, tak? Tak. Mhm. Co on by chciał, żebyśmy zrobili w związku z tym? On bardzo chce zrozumieć, co się stało. I skoro ciebie szukał, to według Majka ty znasz odpowiedź. Czy ja znam Odo, odpowiedź? Ja nie wiem. Dobrze. Nie kojarzysz żadnego innego Odo Ferlorena i nikt cię nigdy nie poszukiwał. Tak, więc idę do Majka, obejmuję go ramieniem. Ja nie wiem, czemu ja mu powiedziałem. Ja nawet nie do końca wiem, co się stało. Nie przejmuj się. Zrobiłeś wszystko, co mogłeś zrobić. Jesteś moim kumplem. Myślę, że zrobiłeś dużo więcej niż mogłeś zobacz, zrobić. On nawet nie jestem ranny ani nic. No zobacz, no nic mi nie zrobił. No wiesz, no zdarzają się stresujące sytuacje. Czasami coś nie zadziała tak, jakbyśmy chcieli. Nie przejmuj się. Co do samochodu. Zaczyna się drapać w miejscu, które znasz. Ja coś tam mam. Rozmowę i mówię, że nie, ale naprawdę, jak ja bym zobaczył, że ktoś mi kasuje cały samochód i wszystko, to z drugiej strony też, wiesz, nie wiem, jak zareagował. No. Podnosi koszulkę.
na klatce piersiowej, na splocie słonecznym, tuż pod mostkiem, ma czarny, wielki pieprzyk. Odo, dla ciebie to nie jest pieprzyk, bo ty masz dokładnie coś takiego samego. Wiesz, że to nie jest pieprzyk. To jest czarnawa, czasem wchodząca w ciemny brąz, tak jakby skóra, trochę wystająca z linii ciała, tak jakby naklejona, czasem się ruszająca, czasem wilgotniejsza i zmieniająca swoje temperatury. Ma niewielkie takie, jakby to powiedzieć, odkształcenia, tak jakby, nie wiem, czy żyły, czy wypustki, to nie jest jakby się taka gładka jak skóra rzecz. I on podniósł koszulę, patrzy w to, zaczyna szybko oddychać. Co to jest? Co to jest? Próbuje to dotknąć ręką, ale tak jakby się bał tego dotknąć. Ty, psycholog Jacob, widzisz, że on zaczyna wpadać w jakiś taki paniczny stan, jest przerażony. Ten wzmożony oddech i ton głosu, Bruce, gdziekolwiek jesteś, odciąga cię od twoich rozmyślań i widzisz, że ten facet trzęsie się cały. Jasna cholera, co to jest? Ja mówię mu, oddychaj, spokojnie, oddychaj. Jak gdyby spokojnie, to może jest tylko pieprzyk, może jakaś ten. Spokojnie, oddychaj. To jest, patrzę. Ja mam teraz pytanie mechaniczne. Na Jake'a, na Odo. Czy ja mogę wykorzystać swój Advantage Badacz Tajemnic w tym momencie? Czy to nie jest, dobry moment na to? To jest dobry moment. Właściwie zastanawiałem się nad tym twoim adwantażem i właściwie każdy moment jest dobry, kiedy stwierdzisz, że tak jak ja rozumiem przynajmniej tego adwantaża, że chciałbyś zadać pytanie, czy znasz to skądś, tak? Szczególnie, że ty coś takiego masz, więc mógłbyś skądś znać. Tak. No bo to jest za każdym razem, gdy podróżujesz do innych światów lub spotykasz istoty z innych wymiarów. A ja uważam, że to jest takie moje, że to jest jakaś prawdopodobnie istota, że mogłem o tym czytać. I dodatkowo, że sam coś takiego mam, to mógłbym właśnie, jest to takie trochę. Ale mogę. Wiesz co, powiem tyle. W związku z tym, że ty takie coś odkryłeś u siebie od momentu, kiedy jesteś w Stanach Zjednoczonych, to co teraz widzisz jest identyczne, a inaczej, to uruchamia ci, jakby co to powiedzieć, wspomnienie, bo ty próbowałeś znajdywać w jakichś księgach wspominki o czarnych naznaczeniach, na roślach, właśnie pieprzykach, o czymś, co urosło i w jakiejś tam właśnie magiczno-tajemniczej księdze, która przez większość ludzi uznawana byłaby za bełkot, znalazłeś wzmiankę, że czasem, jeżeli przenosisz się do miejsc innych niż Ziemia, czy to kraina snu, czy to kraina podziemi, czy kraina wiecznego miasta, to w zależności od tego, kogo spotkasz, możliwe, że zostaniesz przez tą wizytę, przez to spotkanie naznaczony. Więc jest to niewiele, ale taką wiedzę jestem w stanie ci teraz przekazać. Zastanowiwszy się nad tym adwantażem wcześniej, pomyślałem sobie, że skoro gramy 4 sesje, to całkiem możliwe, że częste używanie tego adwantaża będzie poszerzało krąg wiedzy. Żeby nie od razu być tam, całować się z gąską. Ale teraz dzieje się jeszcze jedna rzecz. Oto widzi... Proszę. Ja jeszcze rozpinam koszulę i sprawdzam, czy też mam coś takiego. Nie masz. Ja próbuję uspokoić tutaj tego człowieka. Nie. Wasz kolega Odo Verloren, który siedzi na kanapie obok Mike'a Johnsona i przed chwilką do niego mówił, zwija się w sobie, tak jakby zbierał siły do czegoś. W tym momencie opiera się plecami o kanapę, prostuje się. Widzicie w jego twarzy wyraz przerażenia i szoku. Otwiera usta, beka i zaczyna ryczeć jak nowonarodzone dziecko.
tryskają mu z kącików oczu. On cały jest czerwony. Mike od niego się odsuwa, nie wiedząc, co się dzieje. A on płacze, próbując znaleźć oczyma cokolwiek, co rozpozna czy zrozumie. Rękoma robi ruchy, jakby próbował coś złapać. I po 10 sekundach przestaje. Osiada. Odo, nie wiesz, co przez chwilę się stało, ale teraz masz całą mokrą twarz, czujesz pot na plecach, czujesz mięśnie, które się właśnie rozluźniają. Widzisz totalnie oszołomionych, patrzących na ciebie Bruce'a i Jacoba i Mike'a. I na tym proponuję, żebyśmy dzisiaj skończyli.